Dzień dobry, witamy Państwa serdecznie na naszym kolejnym webinarze w składzie Jędrzej Jarzyk-Hogart oraz Jan Czerwiński, Kancelaria DZP. Dzisiaj, proszę Państwa, pomówimy sobie o KSeF-ie, żeby przybliżyć, jaki jest obecny stan prawny tego projektu oraz żebyśmy też popatrzyli od strony informatycznej, jaki jest stan zaawansowania prac w tym obszarze. I tradycyjnie ukradnę Państwu parę minut, bo co nas bardzo cieszy, znowu mamy kolejne nowe osoby na naszym evencie. Więc parę słów powiemy o sobie. Ci z Państwa, którzy nas dobrze znają, a tych też widzimy, co też nas bardzo cieszy, to tych z Państwa zapraszamy na kawę, bo powiemy parę słów o nas, a to już wielokrotnie mówiliśmy. Niemniej jednak dla tych z Państwa, którzy nas pierwszy raz widzą, to dwa słowa. Więc ja nazywam się Jędrzej Jarzyk, reprezentuję spółkę Hogart. Natomiast to, co istotne i to, co chciałem powiedzieć, to to, że my też tworzymy pewne środowisko firm informatycznych i prawnych oczywiście, bo tutaj mamy oczywiście współpracę z DZP, również z LTCA, ale zdecydowanie z Jankiem tutaj więcej prowadzimy webinarów tych z zakresu prawa podatków i informatyki i IT, tak? Stąd też to nasze hasło przewodnie prawo podatki IT. Natomiast grupa Hogart to grupa firm, grupa spółek informatycznych, które zajmują się szeroko rozumianą informatyką, softwarem. Tak? Tutaj też może warto powiedzieć, że absolutnie nie próbujemy się silić na to, że zajmujemy się wszystkim. Są to pewne konkretne obszary informatyzacji w zakresie firm i przedsiębiorstw. Współpracujemy również z tego też względu z firmą Probit, która specjalizuje się w technologiach Microsoft i tutaj nasza współpraca, którą zacieśniamy od zeszłego roku, skutkuje tym, że również w naszym portfolio mamy szerszą gamę produktów, które możemy Państwu dostarczać i również Simply Mobile, z którymi to wdrażamy technologię Workflow, zresztą technologię, którą się zajmujemy od lat, a Simply Mobile Plus to spółka, która się w tym bardzo mocno specjalizuje. Stąd też to takie środowisko informatyczne spółek Hogart, czyli Hogart Business Applications HB i HBS, tutaj Państwo macie w środku, tak? Czyli Hogart Business Applications, to są skróty Hogart Business Intelligence, Hogart Business Systems i Data Analytics. Każda z tych spółek specjalizuje się w troszeczkę innych technologiach, natomiast w sumie wszyscy razem, wraz z partnerami jesteśmy w stanie dostarczyć gamę rozwiązań. Właśnie poprzez współpracę z DZP, tutaj z Jankiem, jesteśmy w stanie przygotować dla Państwa webinary z zakresu prawa, podatków oraz IT i również dostarczamy moduły specjalistyczne, tutaj w tej lewym dolnym rogu widzimy. To są takie właśnie jak KSeF, jak ewidencje akcyzowe, jak e-sprawozdania, jak moduły bankowe, jak moduły do windykacji, mnóstwo rozwiązań informatycznych, specjalistycznych, gdzie też wspomagamy się oczywiście wiedzą ekspercką w zakresie prawa i najnowszych zmian tutaj dzięki współpracy z Jankiem i z DZP, ale również to, co mamy na środku, wdrażamy całe systemy ERP, to są zarówno systemy produkcji Infora, Microsoftu, Oracla, JD Edwards, także to jest jakby taki core, od którego rozpoczęliśmy naszą przygodę z informatyką, czy też firma Hogart rozpoczęła. We współpracy z Simply Mobile Plus, już wspominałem, to jest cała platforma obiegu dokumentów i cały cykl również webinarów i z firmą Probit również technologię Microsoft i tu też mamy cykl webinarów, które w tym roku dla Państwa przygotowujemy. To natomiast, co nas łączy, wszystkie firmy, zarówno Hogarta, jak i partnerów, to jest wieloletnie doświadczenie na rynku, to są tysiące wdrożeń zrealizowanych, to jest wykwalifikowana kadra. Janek też będzie o tym wspominał, że to jest naprawdę grupa ekspertów, większość to są ludzie z kilkunastoletnim doświadczeniem we wdrożeniach systemów informatycznych, systemów ERP, modułów logistycznych, modułów księgowych, modułów specjalistycznych właśnie jak KSeF, platformy obiegu dokumentów. No i tutaj taki jakiś dosłownie wycineczek naszych referencji, bo aktywnych klientów mamy ponad 200, ponad 300, tak? W sumie razem z partnerami to jest zdecydowanie kilkuset. To jest taki układ tak naprawdę tematyczny, bo tak jak mówiłem, my się zajmujemy pewnymi określonymi technologiami, to są, tak jak wspominałem, systemy ERP,
to są moduły obiegu dokumentów, czyli moduły workflow, to są w końcu także narzędzia raportowe, Microsoft Power BI, Tableau, Click, no i to, co jest charakterystyczne też dla nas jako firmy informatycznej integratora, to są moduły specjalistyczne. No i dzisiaj właśnie w obrębie tych modułów specjalistycznych będziemy mówić sobie tutaj o KSeF-ie. Ja od strony informatycznej będę na ten temat wspominał, a Janek od strony informatycznej. Ostatnia rzecz, którą jeszcze chciałem Państwa tutaj trochę przynudzić na początku, to jest kwestia naszych mediów społecznościowych, do których Państwa zachęcam i zapraszam, bo tu możecie Państwo śledzić na bieżąco nasze działania i odnajdować różnego rodzaju materiały. Wszystkie nasze nagrania z webinarów na koniec końców lądują na YouTubie, stąd tu też jest link youtube.com/@ Hogarth Business Applications, łatwo nas zresztą znaleźć w YouTubie, jak Państwo piszecie Hogarth, tam jest bardzo dużo filmów opublikowanych. To są nie tylko webinary, to chciałem podkreślić, to są również krótkie filmy instruktażowe, to są tutoriale, ale oczywiście też webinary, więc tam można dużo znaleźć wiedzy, nawet jeżeli Państwo chcecie jakieś więcej szczegółów znaleźć na temat KSeF-a na przykład, to można sobie przejrzeć tutoriale produktowe. Na Facebooku na bieżąco informujemy na temat eventów, również na przykład harmonogram naszych wydarzeń opublikowaliśmy niedawno, żebyście Państwo mogli tam odnaleźć interesujące Państwa treści. No a jeśli chodzi o harmonogram, to oczywiście zawsze on jest publikowany na naszej stronie hba.hogarth.com.pl szkolenia, więc tam można to odnaleźć. Już oddaję głos Jankowi, żeby nie przedłużać. Dziękuję, Jędrzej. A zatem króciutko o DZP. DZP ponad 30 lat na rynku, podobnie jak Hogarth, kilka lokalizacji, ale przede wszystkim kancelarii tworzą ludzie, tworzą prawnicy, tworzy administracja wspierająca i tych ponad 200 prawników pracujących dla klientów, to jest zespół multidyscyplinarny, współpracujący ze sobą i wypracowujący dla klientów rozwiązania spójne i godzące ze sobą różne, często sprzeczne obszary, bo to trzeba sobie powiedzieć przecież wprost, że system prawa nie jest spójny, nie zawsze jest spójny, tak jakbyśmy sobie tego chcieli i oczekiwali, uważali za racjonalne. W związku z tym częstokroć po to właśnie klienci przychodzą do DZP, aby uzyskać z jednego miejsca jedno rozwiązanie, godzące ze sobą różne perspektywy, takie, które wypracowuje podejście adresujące potrzeby klienta i uwzględniające kontekst biznesowy i właśnie regulacyjny, tak żeby na przykład, to jest naturalne prawo pracy i kwestie ZUS-owskie połączyć z podatkowymi, ale również na przykład w energetyce kwestie regulacyjne z podatkami w transakcjach, czyli wątki korporacyjne i podatkowe, czy choćby działalność w zakresie wyrobów medycznych, prowadzona przez zespół Life Science w DZP i na przykład kwestia stawki VAT dla tychże wyrobów w bardzo różnych kontekstach i konfiguracjach. Jeśli chodzi o praktykę podatkową, to można powiedzieć, że bazuje ona na trzech filarach. Pierwszy to doradztwo transakcyjne i restrukturyzacyjne. W tym zakresie również można powiedzieć, że w tym filarze mieści się doradztwo sukcesyjne i wspieranie tak zwanych private clients, czyli osób fizycznych, które już zdążyły zgromadzić pokaźny majątek. Drugi filar to bieżące doradztwo i w ramach tego bieżącego doradztwa mieści się zarówno transfer pricing, wsparcie w zakresie raportowania schematów podatkowych, wsparcie w zakresie bieżącego doradztwa w zasadzie we wszelkich podatkach, czyli taki hotline, wspieranie przy zawieraniu umów, przy ich negocjowaniu. Także to jest drugi filar. Trzeci filar to są szeroko pojęte kontrole i postępowania od etapu organów administracyjnych po etap sądowy, łącznie ze skargami do Komisji Europejskiej czy przechodzeniem na ten poziom Unii Europejskiej zamiast poziomu już z poziomu krajowego. To jest zespół podatkowy, natomiast w tym zespole ja osobiście zajmuję się podatkami pośrednimi, cłem, akcyzą, VAT-em, także KSeF wpisuje się w moje zainteresowania podatkowe VAT-owskie.
Na gruncie VAT-u to również kwestia czy stawek VAT, czy zwolnień, czy tak zwanej należytej staranności. Tutaj mamy pewne duże sukcesy jako zespół i mój wkład to znaczny, żeby dla klienta rozstrzygnąć pozytywnie sprawę i odzyskać wielomilionową kwotę podatku, bo to wygraliśmy przed NSA sprawę i wyrok w tej sprawie został okrzyknięty najważniejszym wyrokiem 2020 roku, bowiem faktycznie przełamaliśmy linię orzeczniczą niekorzystną dotychczasową, a klient odzyskał znaczące środki. To tyle. Myślę, że wystarczy Państwu słowem wstępu. Tym się zajmuje DZP, czym się zajmuje zespół podatkowy i ja osobiście w kancelarii. I myślę, że możemy przejść do agendy dzisiejszego spotkania, czyli o KSeF. Omówimy sobie ogólne zasady działania. Przede wszystkim zwrócę uwagę na nowe daty wejścia w życie. Wiemy, że jesteśmy w okresie przejściowym z uwagi na odroczenie wejścia w życie krajowego systemu e-faktur. Opowiemy sobie o kluczowych zagadnieniach, czyli o zasadach wystawiania i otrzymywania faktur, elementach schemy. No i na koniec omówimy sobie pewne pytania i wątpliwości związane z wystawianiem faktur. Zachęcam do zadawania w tym obszarze pytań. Jeżeli uda się je zaadresować w trakcie spotkania, to świetnie, jeżeli nie, albo jeżeli będą na tyle skomplikowane, że będą wykraczały poza ramy dzisiejszego webinarium, to zachęcam do kontaktu już mailowego po webinarium w wątkach podatkowych, prawnych ze mną, czy w wątkach informatycznych z Jędrzejem. Na końcu też przedstawimy, przepraszam, później część techniczna Jędrzeja. I tak, ja się tu wciąłem, tak? Dobrze się... Tak, dobrze. Tak, w tej części technicznej to może ja krótko powiem, żeby ten, kto będzie mówił, żeby powiedział, o czym będzie mówił. Tak, w części technicznej to w pierwszej jakby takim wstępie przybliżymy sobie, co się zmieniło od lutego. Od razu mogę powiedzieć, że niewiele, ale może zdradzam taką ciekawostkę. Niemniej jednak powiemy sobie, co się zmieniło właśnie od lutego i od konsultacji i od pewnych pomysłów, które się pojawiały, gdzie dzisiaj w tym obszarze jesteśmy. A potem też pokażę Państwu naszą aplikację Live. Tak? Tutaj mamy rozwiązanie, które już od lat jest działające i obecnie prowadzimy wiele projektów implementacji. Rzeczywiście, jeśli chodzi o uruchamianie, to ze względu na przesunięcie terminu, to wielu klientów stwierdziło, że zakończy testy, a niekoniecznie uruchomi. Ale to w tej części informatycznej będziemy sobie o tym mówić. Także już, Janku, Ci oddaję głos. Dzięki. A na zakończenie będzie krótka ankieta i będziemy zobowiązani za jej wypełnienie. A teraz adrem, czyli do informacji o KSeF. Także ogólne zasady działania systemu. Aktualnie, tak jak wspomniałem, jesteśmy w okresie przejściowym. Zaczął się w sumie 1 stycznia 2022 roku, kiedy wprowadzono KSeF jako rozwiązanie fakultatywne, czyli okres testowy. Ten okres testowy z założenia miał trwać krótko, miało nastąpić wdrożenie KSeF-u obligatoryjnego. Natomiast jak widzimy, mamy czwarty rok, 24 rok, a zatem już trzeci rok działania systemu fakultatywnego, no i jak za chwilę sobie powiemy, to jeszcze chwilę potrwa. Żeby móc wdrożyć system obligatoryjny, niezbędne było uzyskanie derogacji, bowiem zgodnie z dyrektywą faktury mogą być wystawiane zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej i na wystawianie faktur elektronicznych trzeba uzyskać zgodę kontrahenta. Ponieważ KSeF ma być obowiązkowy po stronie wystawców, to należało
znieść obowiązek uzyskiwania zgody kontrahenta na otrzymywanie faktur elektronicznych i Polska taką zgodę uzyskała. Komisja wniosek przyjęła, rozpatrzyła, Rada wydała decyzję derogacyjną, dzięki czemu Polska od stycznia 2024 mogła już wprowadzić w życie krajowy system e-faktur, bo oczywiście jeśli tą zgodę wypełni treścią, to znaczy przygotuje odpowiednie przepisy i uchwali i wejdą one w życie. Teoretycznie taka sytuacja nastąpiła, bowiem uchwalone zostały przepisy, miały wejść od 1 lipca, zatem za niecały miesiąc, no ale jak wiemy, jesteśmy w okresie przejściowym, w związku z czym jeszcze chwilę tegoż systemu mieć obowiązkowego nie będziemy. Co śmieszne, przepraszam, niekoniecznie śmieszne, derogacja jest czasowa na 3 lata, zatem rok 24, 5 i 6 to są te lata, w których Polska może stosować derogację i de facto Polska zacznie, jeżeli przepisy obowiązkowym KSeF wejdą w życie zgodnie z zapowiedziami aktualnego rządu, czyli w roku 26, to de facto na niecały rok będą mogły obowiązywać w oparciu o obecną zgodę na derogację. Natomiast wiemy, że trzeba założyć, że Polska wystąpi o przedłużenie tejże derogacji i takie przedłużenie zapewne otrzyma. Tak to było przecież przy okazji częściowego odliczenia VAT przy paliwach, chociażby, gdzie też przecież Polska musiała uzyskać zgodę na derogację, a system ten jest cyklicznie przedłużany. KSeF miał się stać obowiązkowy od 1 lipca dla większości podatników, natomiast podmioty zwolnione podmiotowo czy przedmiotowo miały w niego wejść z półrocznym opóźnieniem, czyli od 1 stycznia 2025. Mamy okres przejściowy, więc aktualnie jesteśmy w takim momencie, w którym rząd pod koniec kwietnia przyjął projekt nowelizacji ustawy wdrażającej obligatoryjny KSeF, czyli ustawy z czerwca 23. W tejże ustawie dokonał przesunięcia dat wejścia w życie obowiązkowego KSeF i wskazał, że od 1 lutego KSeF stanie się obligatoryjny dla wszystkich podmiotów. I tutaj ujednolicono podejście zarówno w odniesieniu do podmiotów VAT czynnych, jak i podmiotów VAT zwolnionych, podmiotowo czy przedmiotowo, że 1 lutego 26 KSeF obowiązkowy wejdzie w życie. W przestrzeni publicznej, czy MF zapowiedziało, że wdrożenie KSeF nastąpi etapowo, natomiast aktualnie mamy taką sytuację, że mamy uchwaloną ustawę przez Sejm i Senat. Senat nie wniósł poprawek, w związku z czym ustawę mamy uchwaloną i czeka ona aktualnie na podpis prezydenta, także nie jest to jeszcze ustawa opublikowana w Dzienniku Ustaw, nie weszła jeszcze w życie. Jeżeli prezydent podpisze ustawę, to nastąpi przesunięcie wdrożenia obligatoryjnego KSeF na 1 lutego 2026. Natomiast MF zapowiedziało, że po tej ustawie nowelizującej, która przesuwa termin wejścia w życie ustawy systemu KSeF obowiązkowego, będzie jeszcze raz nowelizować przepisy, tak aby nadać kształt legislacyjny zapowiedziom, które miały miejsce w wyniku konsultacji schemy, w wyniku konsultacji systemu KSeF po tym, jak nowy rząd doszedł do władzy, jak nowe Ministerstwo Finansów dokonało audytu systemu KSeF za sposobu jego wdrożenia po stronie ministerialnej. Odbyły się te liczne, szerokie konsultacje z biznesem, w wyniku których
pewne zmiany mają nastąpić, może nie w samej strukturze, może nie w samej schemie, ale w przepisach ustawy o VAT czy rozporządzeń wykonawczych. No i te zmiany mają być, mają nabrać kształtu przepisów. No, w zasadzie teraz powinny nabierać tego kształtu i zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami do końca lipca te projekty przepisów zmieniających system KSeF powinny się pojawić. Także mamy aktualnie do zapamiętania jest data 1 lutego 2026, pod warunkiem, że prezydent podpisze ustawę i wejdzie ona w życie. 1 kwietnia jest to data zapowiedziana przez MF jako data wejścia w życie drugiego etapu KSeF obowiązkowego, czyli pierwszy etap według zapowiedzi MF, ten od 1 lutego, dziś według przepisów mający adresować, będący zaadresowany do wszystkich podmiotów, de facto ma dotyczyć podmiotów największych, tych, których obroty przekraczają 200 milionów złotych, czyli de facto po pewnym uproszczeniu można powiedzieć te podmioty, które są obsługiwane przez pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy, zaś pozostali podatnicy czynni i zwolnieni mieliby wejść w system KSeF od 1 kwietnia 2026. Natomiast na dzień dzisiejszy data 1 lutego to jest ta 26, która ma dotyczyć wszystkie podmioty. Objąć wszystkie podmioty. Jeśli chodzi o zakres podmiotowy, to przede wszystkim ustawa, system KSeF jest skierowany do podatników VAT, tak jak wspomniałem, czynnych i VAT zwolnionych, tych, które mają siedzibę na terytorium kraju. To jest podstawowe założenie, bowiem zgoda na derogację wskazywała, że podmioty, na które można nałożyć obowiązek wystawiania faktur ustrukturyzowanych w formie elektronicznej, ma dotyczyć podmiotów established in Poland, no, można powiedzieć takich, które są umiejscowione w Polsce. I przez to umiejscowione w Polsce mamy na myśli podmioty z siedzibą w Polsce albo podmioty ze stałym miejscem prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. System obligatoryjny KSeF zakłada pewne wyłączenia. I tak, mamy szereg podmiotów zagranicznych, zarejestrowanych do VAT-u w Polsce, na przykład z uwagi na obrót towarowy. Tak? Towary znajdują się, są przemieszczane do Polski, na przykład do magazynu, z tego magazynu są potem sprzedawane czy do Polski, czy do podmiotu, do krajów ościennych, czy na eksport. Skoro dostawa rozpoczyna się w Polsce, to w Polsce następuje miejsce świadczenia, miejsce dostawy, a zatem takie podmioty muszą się zarejestrować do VAT-u w kraju. Jeżeli podmiot zagraniczny jest zarejestrowany do VAT-u w kraju, ale nie ma stałego miejsca prowadzenia działalności, to nie jest objęty obowiązkiem stosowania KSeF. Natomiast ma możliwość posługiwania się KSeF, ma możliwość wystawiania faktur w systemie KSeF, ale jest to jego dobrowolna decyzja. Podobnie podmioty zagraniczne, które są zarejestrowane do VAT-u i mają stałe miejsce prowadzenia działalności, bo jednakże takie stałe miejsce nie uczestniczy w określonej transakcji, mogłyby nie stosować systemu KSeF. Dla transakcji realizowanej z miejscem świadczenia w Polsce, w którym jednakowoż to stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej nie uczestniczy. Natomiast tutaj również pojawia się opcja, czyli możliwość dobrowolnego wejścia w system KSeF, a nie obowiązku. Trzecia grupa podmiotów to, czy trzecia grupa sytuacji, które są wyłączone spod KSeF obligatoryjnego, to faktury wystawiane konsumentom, faktury B2C. Zgodnie z aktualnie brzmiącymi przepisami, nie ma możliwości wystawiania faktur ustrukturyzowanych na rzecz konsumentów. Natomiast w trakcie konsultacji podnoszono wątpliwości z tym związane. Po pierwsze, problem z identyfikacją, czy mamy do czynienia z konsumentem, czy mamy do czynienia z jednoosobową działalnością gospodarczą i tego,
w którym momencie i w jaki sposób zidentyfikować nabywcę jako właśnie konsumenta lub niekonsumenta. Mamy kwestię podatników prowadzących działalność gospodarczą, ale zwolnionych przedmiotowo, i którzy jednocześnie się nie zarejestrowali w systemie VAT jako podatnicy VAT zwolnieni, a zatem nie są uwidocznieni w wykazie podatników. Z tych względów ministerstwo zapowiedziało, że wychodząc naprzeciw oczekiwaniom biznesu, przyzna możliwość dobrowolnego wejścia w system KSeF w odniesieniu do faktur wystawianych konsumentom. A zatem tutaj można powiedzieć, że konsultacje przyniosły efekt w postaci planu zmiany przepisów. Na dzień dzisiejszy system obligatoryjny ma nie obejmować faktur wystawianych konsumentom, natomiast jeśli te zmiany legislacyjne, które mają nastąpić w wyniku konsultacji, faktycznie się zadzieją, to faktury wystawiane konsumentom mają być opcjonalne do wystawienia w zależności od wyboru podatnika dokonującego sprzedaży. KSeF ma nie działać również w przypadku pewnych dokumentów zrównanych z fakturami, w szczególności chodzi o bilety za transport kolejowy, za autostrady, także tutaj rozporządzenie w sprawie faktur czy dokumentów zrównanych z fakturami określa te dokumenty, które są właśnie mają charakter równy fakturom, a rozporządzenie w sprawie wyłączeń z KSeF wskazuje dokładnie, które rodzaje dokumentów nie podlegają jakby dublowaniu się w systemie KSeF. I procedury szczególne również dla tych sytuacji przewiduje się, że KSeF nie będzie znajdował zastosowania. Także jeśli chodzi o zakres podmiotowy, to tyle. Tu jeszcze można wspomnieć o tym, że jeśli chodzi o te faktury B2C, w wyniku konsultacji MF zapowiedziało, że w przepisach pojawi się coś, co nazwano samoidentyfikacją, czyli nałożeniem obowiązku na nabywcę towarów czy usług, aby ujawnił się jako albo w momencie zakupu, albo jako nabywca biznesowy, czyli taki, który jest obowiązkowo objęty systemem KSeF, czyli sprzedając mu towar trzeba obowiązkowo wystawić fakturę ustrukturyzowaną, no albo jako konsument i wówczas tego obowiązku po stronie sprzedawcy nie ma, a jest opcja wystawienia faktury ustrukturyzowanej. Również miałby się według zapowiedzi MF pojawić w przypadku właśnie tych faktur konsumenckich wystawianych dobrowolnie, na tychże fakturach miałby się pojawić kod QR, tak żeby konsument mógł sobie poprzez taki kod zweryfikować takim anonimowym dostępem w systemie KSeF, że faktura otrzymana jest zgodna z fakturą wystawioną w systemie KSeF, w systemie ministerialnym. Dobrze, pójdźmy dalej. Kilka słów o tym, czym jest KSeF i czemu KSeF służy. Przede wszystkim jest to system do wystawiania, dostępu, otrzymywania, przechowywania faktur ustrukturyzowanych. To jest ta podstawowa rola platformy KSeF. Natomiast również jest to system do nadawania, zmiany, odbierania uprawnień do korzystania z KSeF-u, do oznaczania faktur numerem identyfikującym fakturę w KSeF. Ten numer identyfikujący fakturę w KSeF, czyli KSeF ID, bo takie pojęcie utarło się w praktyce, to KSeF ID jest dodatkowym numerem, odrębnym od numeru faktury, który ma identyfikować fakturę w systemie, który ma pozwolić na przykład identyfikować fakturę i wiązać ją z fakturą korygującą, który ma docelowo wiązać fakturę ustrukturyzowaną z płatnością za tą fakturę, który ma mieć
no, jeszcze myślę, szereg funkcjonalności też po stronie kontrolnej administracji skarbowej. Natomiast co istotne, nie jest to numer faktury. Jest to numer nadawany przez system, dzięki któremu podatnik wie, że skutecznie wystawił fakturę ustrukturyzowaną. Myślę, że o numerze identyfikującym jeszcze więcej Jędrzej powie w części informatycznej. Natomiast na ten moment można powiedzieć, że to wystarczy. Identyfikator zbiorczy to, tak, wywołałem Jędrzeja, więc Jędrzej się pojawia. Tak, pojawiłem się, żeby powiedzieć tak, powiem. Okej, dobrze. Jeśli jest, system KSeF ma też nadawać identyfikator zbiorczy, to również pod kątem w szczególności płatności za faktury ustrukturyzowane, no i wreszcie ma służyć weryfikacji danych na fakturach ustrukturyzowanych używanych poza systemem KSeF. No bo w sytuacji, w której mamy na przykład podmiot krajowy, który będzie fakturował podmiot zagraniczny, a zatem podmiot, który nie będzie korzystał z systemu KSeF, ten odbiorca, nabywca towaru, usługi, czyli odbiorca faktury, system KSeF ma służyć również potwierdzaniu, że faktura, którą doręczy polski sprzedawca zagranicznemu kontrahentowi, doręczy ją poza KSeF, jest zbieżna z tym, co znajduje się w systemie KSeF ministerialnym. Z perspektywy państwa, czy z perspektywy nie państwa za ekranami, czyli tylko z perspektywy polskiego państwa, państwa polskiego, no przede wszystkim KSeF ma służyć kontroli, ma skutecznie pomagać w zwalczaniu oszustw, ma na bieżąco dostarczać w trybie rzeczywistym, dostarczać informacji o zawieranych transakcjach, ma być to właśnie dzięki temu identyfikatorowi, czy zbiorczemu, czy temu numerowi KSeF ID, ma być to pogłębiona jeszcze kontrola w powiązaniu z systemem STIR nad przepływami finansowymi. Jednym słowem, działalność biznesowa ma być bardziej transparentna z perspektywy organów podatkowych. Z perspektywy podatników, no, jest to przede wszystkim proces prawno-informatyczny do wdrożenia, do zaimplementowania, do dostosowania się do tych nowych wymagań. Patrząc z perspektywy potencjalnych korzyści, no jest to moment, ten moment wdrożenia, jest to moment, w którym można się krytycznie przyjrzeć istniejącym procesom w firmie i zastanowić się, czy można je zautomatyzować. Wiemy, że można. Czy można je zoptymalizować? Bardzo często można. Jest to ten moment, w którym można złapać wielość informacji, które gromadzi podmiot, tak żeby usprawnić procesy biznesowe, zautomatyzować pewną wymianę informacji w ramach firmy i wdrażając model obligatoryjny KSeF, usprawnić swoją działalność. Przejdźmy zatem dalej do tego, czym jest w ogóle faktura ustrukturyzowana. Ustawa zawiera definicję faktury ustrukturyzowanej i wskazuje, że jest to faktura elektroniczna wystawiana przy użyciu KSeF wraz z przydzielonym tej numerze numerem identyfikującym w KSeF. Czyli znowu KSeF ID jest, uzyskanie KSeF ID jest niezbędne do tego, aby w ogóle wystawić fakturę ustrukturyzowaną, bowiem jest to po pierwsze faktura elektroniczna, a zatem jest to szczególny rodzaj faktury elektronicznej, szczególny, bo wystawiany przy użyciu KSeF i szczególny, bowiem system KSeF nie dość, że przyjmuje tę fakturę, to de facto sprawia poprzez nadanie jej numeru KSeF, że ta faktura zostaje skutecznie wystawiona, wprowadzona do systemu z perspektywy sprzedawcy, z perspektywy nabywcy, może być następnie z tego systemu odebrana. O, jeśli chodzi o podmioty, które będą korzystały z systemu KSeF, zarówno po stronie sprzedaży, jak i odbioru faktur ustrukturyzowanych.
Na dzień dzisiejszy jesteśmy w systemie fakultatywnym i mamy taką sytuację, w której istnieje konieczność uzyskania od odbiorcy, od nabywcy towarów czy usługi zgody na otrzymywanie faktur ustrukturyzowanych poprzez KSeF. Jednym słowem, sprzedawca ma możliwość wystawiania dziś faktur w KSeF i wystawienie faktury w KSeF jest zależne wyłącznie od jego woli, natomiast to, czy może dostarczyć, czy uznać, że faktura wystawiona poprzez KSeF jest jednocześnie fakturą dostarczoną klientowi, zależy od woli nabywcy, zależy od tego, czy nabywca wyrazi zgodę na otrzymywanie faktur poprzez KSeF. Fakt, że mamy na przykład z kontrahentem w umowie wskazane, że możemy mu dostarczyć faktury elektroniczne, albo odebraliśmy od niego takie odrębne oświadczenie, to jest za mało na potrzeby faktur ustrukturyzowanych. Dla faktur ustrukturyzowanych w dzisiejszym fakultatywnym systemie potrzebna jest dedykowana zgoda dla faktur ksefowskich. Natomiast brak tej akceptacji, brak takiej dedykowanej zgody na otrzymywanie faktur z ksef nie zmienia faktu, nie ma wpływu na to, że sprzedawca może taką fakturę wystawić przy pomocy KSeF. Jeżeli nie otrzyma zgody nabywcy na odbieranie faktur przez KSeF, taką fakturę musi dostarczyć poza systemem. I temu właśnie służy jedna z funkcji platformy KSeF, czyli weryfikowanie faktur ustrukturyzowanych dostarczonych poza systemem. Tak, żeby nabywca się mógł upewnić, że dokument, który otrzymał, jest zgodny z tym, jaki widnieje w systemie KSeF. W systemie obowiązkowym derogacja pozwala na zrezygnowanie z tej zgody dedykowanej fakturom ksefowskim. Jednym słowem, te podmioty, które muszą stosować system KSeF po stronie odbioru, będą już, ustawa wyrazi de facto zgodę na otrzymywanie faktur w KSeF, w związku z czym sprzedawca nie będzie musiał takiej zgody kontrahenta uzyskiwać, natomiast jednocześnie w oparciu o tą derogację i ustawę implementującą rozwiązanie obligatoryjne będzie nałożony na sprzedawcę obowiązek wystawiania faktur w systemie KSeF. Jeśli chodzi o korzystanie z faktury ustrukturyzowanej, to można powiedzieć tak. Fakturę ustrukturyzowaną uznaje się za wystawioną w dniu jej przesłania do KSeF. To jest jeden z podstawowych elementów systemu, który wskazuje, że de facto przejście faktury przez system KSeF, przez platformę ministerstwa, oznacza dopiero wystawienie faktury. Jeżeli fakturę stworzymy w systemie finansowo-księgowym w firmie, nie wyślemy jej na KSeF, nie będzie uznana, nie będzie wystawiona, nie będzie fakturą ustrukturyzowaną, będzie jakby projektem faktury ustrukturyzowanej, niewystawionym de facto. Jeżeli zamiast wysłać taką fakturę na system KSeF, do systemu KSeF, tak aby otrzymała KSeF ID i stała się fakturą strukturyzowaną, doręczymy ją kontrahentowi, czy w formie papierowej, czy w formie elektronicznej, PDF-em, wyślemy mailem, nadal będziemy mieli do czynienia z fakturą papierową, ewentualnie elektroniczną, natomiast nie będzie to faktura ustrukturyzowana. Czy taka faktura będzie fakturą? Tak, będzie fakturą. Czy będzie skutecznie wystawiona? Tak, będzie skutecznie wystawiona. Czy będzie wystawiona zgodnie z przepisami prawa? Będzie, jeśli jej treść będzie zgodna z przepisami, no, będzie zawierała wszystkie niezbędne elementy, będzie, można powiedzieć, rzetelna, natomiast będzie obarczona, można powiedzieć, taką wadą, że
znaczy działanie sprzedawcy będzie obarczone wadą taką, że naruszył obowiązek wystawienia faktury w KSeF-ie i o skutkach takiego naruszenia jeszcze sobie za chwilę powiemy w dalszej części, natomiast no, na ten moment wystarczy stwierdzić, że mimo, czy w momencie wejścia w życie obligatoryjnego systemu KSeF trzeba będzie, te podmioty obowiązane będą musiały wystawiać faktury w KSeF-ie, natomiast jeśli tego nie uczynią i będą działały na dotychczasowych zasadach, wystawiając zwykłe faktury elektroniczne względnie papierowe, nadal będą wystawiały skuteczne dokumenty finansowo-księgowe, natomiast jednocześnie będą naruszały obowiązki wynikające z obligatoryjnego systemu KSeF. Po wejściu tych obowiązkowych przepisów fakturę ustrukturyzowaną będzie się uznawało i tak też jest już w tym momencie pod warunkiem uzyskania zgody od kontrahenta, że fakturę ustrukturyzowaną będzie się uznawało za otrzymaną w dniu przydzielenia jej numeru identyfikującego w KSeF, czyli znowu KSeF ID po pierwsze z perspektywy sprzedawcy będzie warunkował, żeby doszło do wystawienia skutecznego wystawienia faktury ustrukturyzowanej, po drugie będzie oznaczał, że w tym momencie doszło do jej już odbioru przez kontrahenta. Jeżeli temu kontrahentowi równolegle doślemy dokument, obraz tej faktury, to i na przykład dojdzie do przesunięcia w czasie na przełomie miesięcy, to de facto już prawo do odliczenia powstanie w momencie, w którym faktura ustrukturyzowana wpłynęła na KSeF, został jej nadany numer identyfikujący, już w tym momencie po stronie nabywcy dojdzie do otrzymania faktury. Faktura ustrukturyzowana ma być wystawiana elektronicznie według wzoru udostępnionego przez MF, czyli według tak zwanej schemy. O schemie jeszcze sobie powiemy i też Jędrzej o schemie będzie Państwu opowiadał. Jeśli chodzi o skutki dla takiego bieżącego, stosowania e-faktur w codzienności, no nie będzie, taka faktura ustrukturyzowana nie będzie podlegała anulowaniu. W momencie, w którym mówimy o fakturze ustrukturyzowanej, czyli takiej, której został nadany KSeF ID, no to ona już jest w systemie, nie ma możliwości jej anulowania, trzeba ją skorygować do zera. System KSeF-owy nie będzie obsługiwał not korygujących, i w świetle przepisów te noty korygujące miały zniknąć w ogóle z ustawy. Natomiast widziałem też w pytaniach i odpowiedziach MF, że była propozycja, żeby jednak w razie potrzeby korygować ewentualne elementy takie, które są dopuszczone do korekty przez noty korygujące, właśnie posługiwać się notą korygującą, więc tutaj myślę, że jeszcze mogą być jakieś zmiany w tym obszarze, jeśli chodzi o stosowanie not korygujących. Jeśli chodzi o duplikaty faktur, nie będzie duplikatów faktur, no bo zawsze będzie można pobrać, zawsze, przez 10 lat będzie można pobrać fakturę, oryginalną fakturę z systemu KSeF, a zatem duplikaty nie będą potrzebne. Proformy nie będą obsługiwane przez KSeF, to nie znaczy, że znikną z życia biznesowego, no bo nadal na przykład, żeby otrzymać płatność zaliczkową, może być potrzeba, wymagana faktura przez, proforma wymagana przez kontrahenta, żeby miał dokument, na podstawie którego taką zaliczkę uiści. Natomiast w systemie KSeF nie będą faktury proforma obsługiwane. Załączniki również mają nie być obsługiwane przez system KSeF, co wynika z po prostu wielkości. Obsłużenie załączników przez system KSeF wymagałoby ogromnych zasobów przechowywania danych po stronie MF, w związku z czym wyłączono załączniki z obsługi przez KSeF, mają to być stricte faktury, a po stronie biznesu zostało ustalenie procesu, w jaki sposób łączyć faktury z załącznikami, faktury będą szły przez KSeF, a załączniki równolegle innym kanałem i jak po stronie
sprzedawcy i nabywcy łączyć te dwa strumienie danych. Natomiast w wyniku konsultacji zapowiedziano, że załączniki będą dopuszczone, ale wyłącznie w określonych przypadkach, a mianowicie chodzi o faktury za media, za usługi telekomunikacyjne i coś, co nazwano szumnie inne zbiorcze. Tak? Także tutaj musimy poczekać na rozwiązanie legislacyjne, które dookreśli, co Ministerstwo Finansów ma na myśli przez te faktury dotyczące określonych towarów czy usług, które miałyby być możliwe do przesyłania przez KSeF wraz z załącznikami. Stąd ta gwiazdka na prezentacji. Widzę, że pojawiło się pytanie, czy data wystawienia faktury ustrukturyzowanej to data wysłania, a nie data nadania KSeF ID. Data wystawienia faktury to de facto data, no, zgodnie z przepisami to data wysłania, natomiast no, żeby można było mówić o fakturze ustrukturyzowanej, musimy jej nadać KSeF ID. Jeśli chodzi o stronę przepisów, tak, data uznaje się za wystawioną w dniu przesłania do KSeF, czyli datę wysyłki, tak? Może o tej wysyłce jeszcze Jędrzej wspomni, o tym, kiedy jest sesja rozpoczęta, kiedy zakończona i jaki, który moment jest uważany za datę wysyłki. O, widzę, że Jędrzej się... Dobrze, to w takim razie w części technicznej też będziemy to pokazywać i nawiążemy do tego tematu. No i co w przypadku problemów technicznych lub braku dostępności serwisu? No tutaj pojawiają się, oczywiście za chwilę sobie powiemy, tak zwane awarie czy tryb offline. Jest przewidziana możliwość wystawiania faktur poza KSeF i ich dosyłania do KSeF-u, na przykład właśnie w trybie offline, czyli kiedy po stronie podatnika nastąpi trudność w bieżącej wysyłce faktury do systemu KSeF. W przypadku braku dostępności systemu tutaj również jest przewidziana, dla awarii, dla niedostępności jest przewidziana możliwość dosyłania faktur do systemu KSeF już mimo tego, że zostaną wystawione offline, uzupełnione zostaną, załadowane do systemu i wtórnie już, czyli faktura już pójdzie w świat, będzie ważną fakturą bez naruszenia obowiązków, a dopiero wtórnie zostanie jej nadany numer KSeF ID. No jeżeli będzie błędna struktura faktury, czyli faktura będzie niezgodna ze schemą, no to może Jędrzej... To po prostu nie zostanie ona przyjęta w ogóle przez KSeF, więc jakby nie zostanie wystawiona w momencie, kiedy będzie niepoprawny komunikat, niepoprawna struktura. To jest obsługiwane od strony systemowej, to znaczy musicie Państwo mieć obsługę informatyczną, to się rozwiązuje za pomocą komunikatów API, czyli w momencie, kiedy jest faktura wystawiana od strony technicznej, w momencie, kiedy jest ona wysyłana, to znaczy faktura w momencie, kiedy jest wystawiona przez system Państwa, jakiś moduł fakturowania czy system ERP, to czy nawet jeżeli Państwo wystawiacie w Excelu na przykład fakturę dzisiaj, to ona musi zostać przekonwertowana, mówiąc tak językiem informatycznym, do postaci pliku XML. No, to jest po prostu format zapisu tej faktury, czyli to, co widzimy na ekranie, musi zostać przekonwertowane czy zapisane, tak, w odpowiedni sposób. Tym sposobem jest właśnie struktura plików o nazwie XML, czyli tak jak mamy pliki tekstowe, pliki Wordowe, Excelowe i tak dalej, to też jest coś takiego, co się nazywa XML-em, pewnie większość z Państwa to wie. W każdym bądź razie ta struktura jest ściśle określona przez ministerstwo, czyli tam jest wyraźnie powiedziane, gdzie, w którym miejscu w tym pliku ma być numer faktury Państwa wewnętrzny systemowy, gdzie ma być data wystawienia, gdzie ma być podana kwota netto, stawka VAT i tak dalej, i tak dalej. I wówczas, jeśli to jest prawidłowo wykonane, to znaczy ten zapis, czy mówiąc językiem informatycznym, ta konwersja do pliku XML, to wówczas ten plik, znowu od strony technicznej, trzeba wysłać
na portal Ministerstwa Finansów. Jeżeli ta struktura będzie prawidłowa, to z portalu Ministerstwa Finansów w sposób informatyczny można odebrać komunikat zwrotny z nadaniem tego numeru KSeF. Zresztą też z nadaniem identyfikatora, bo tam jest troszeczkę więcej tych identyfikatorów. Ale oczywiście numer KSeF jest jakby taki najważniejszy, bo jest to ten numer, który stanowi w przyszłości, ma stanowić właśnie numer faktury, tak, jeżeli się będziemy komunikować za pomocą KSeF-u. Więc jeżeli wyślemy fakturę i faktura w tym pliku XML będą jakieś błędy, czyli nie zostanie ona odebrana przez portal Ministerstwa Finansów, to powinniśmy odebrać komunikat o błędzie informujący nas o tym, na czym ten problem polega. No i tutaj znowu się kłania system informatyczny, który powinien umieć przedstawić przyczynę tego błędu. Tak? Oczywiście w przypadku takich rozwiązań, które my dostarczamy, no to jest obsługa błędów i komunikaty wskazują, gdzie jest błąd. Tak naprawdę to u nas jest jeszcze inaczej rozwiązane, bo zanim tę fakturę wyślemy na portal KSeF, to już wcześniej jest walidacja, która dokonuje weryfikacji, czy plik ma prawidłową strukturę i czy wszystkie dane w nim wpisane są zgodne z tym, co ministerstwo oczekuje w tak zwanym pliku strukturalnym, to jest XSD, tak zwany plik, to jest taki plik, który po prostu pokazuje strukturę docelowego pliku XML. Tam jest powiedziane, które pola są tak zwane obligatoryjne, które są fakultatywne czy opcjonalne i na tej podstawie my jesteśmy w stanie od strony informatycznej stwierdzić, że nawet zanim wyślemy fakturę, to czy ona jest poprawna i czy portal ją przyjmie. Oczywiście nie mówię tutaj o błędach, powiedzmy, prawnych, tak, związanych z tym, że podamy na przykład nieprawidłowe daty, czy kwestii związanych z jakimiś innymi błędami, które mogą się wiązać z nieprawidłowym oznaczeniem na przykład tych faktur. Tutaj już jakby portal Ministerstwa Finansów tego nie weryfikuje. Tak? Czyli on po prostu mówi o tym, że w takiej strukturze mają być dane przyjęte i czasami jest tak i stąd też rola właśnie takich podmiotów właśnie jak DZP czy inne firmy, które świadczą wsparcie prawne, żeby określić i pomóc podatnikowi zidentyfikować, no w szczególności w firmach transportowych, tam są dylematy, tak? Czy pewne pola powinny być, czy nie powinny być. I to są tak zwane pola fakultatywne, które powinny być wypełnione właśnie, jeśli prowadzisz określony rodzaj działalności. Już, Janku, oddaję Ci głos. Dziękuję. Okej, to przejdźmy dalej. Co daje korzystanie z faktury strukturyzowanej? No, to, co dziś daje faktura wystawiona, podpisana podpisem kwalifikowanym, czy z wykorzystaniem systemu EDI do wymiany danych, faktura ustrukturyzowana będzie zapewniała autentyczność pochodzenia, integralność treści, czyli nie będzie wątpliwości co do tego, że faktura dokumentuje, może inaczej, podatnik nie będzie musiał odrębnie dowodzić, że ma takie wdrożone kontrole biznesowe pozwalające na ustalenie wiarygodnej ścieżki audytu między dokumentem faktury a dostawą, bo sam fakt wystawienia faktury ustrukturyzowanej będzie tą autentyczność pochodzenia, integralność treści zapewniał. No, to, co ministerstwo podkreśla, przechowywanie przez 10 lat faktur strukturyzowanych, o czym wspomniałem, że nie trzeba będzie duplikatów uzyskiwać, bo przez 10 lat będą te faktury w systemie. Natomiast te 10 lat może nie wystarczyć w sytuacji, jeśli chodzi o przechowywanie dokumentów, w sytuacji, w której będzie przerwa czy zawieszenie biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego i wówczas z powrotem na podatniku ciążyć będzie ten obowiązek, aby do czasu wygaśnięcia zobowiązania, do czasu przedawnienia zobowiązania podatkowego przechowywać dokumentację. Także
co do zasady 10 lat przechowywania faktur w KSeF-ie pozwoli na nietrzymanie we własnym zakresie tychże faktur, natomiast w określonych przypadkach taki obowiązek może się po stronie podmiotu zmaterializować, także no, pytanie, czy nadal biznes będzie musiał rozwiązać ten problem pod warunkiem, że właśnie dojdzie do zawieszenia, przerwania biegu przedawnienia podatkowego, co też istotne, jeżeli nawet do takiego przedawnienia dojdzie i w związku z czym będzie można zniszczyć, już zutylizować dokumentację księgową, no to trzeba będzie pamiętać, że w systemie ona jeszcze KSeF będzie przez lat kilka widnieć. Ma być uproszczenie związane z fakturą strukturyzowaną, ma być uproszczenie związane z JPK FA, czyli JPK na żądanie dla faktur. Faktury wystawione w systemie KSeF nie będą już objęte tym żądaniem struktury JPK FA, natomiast wszystkie faktury wystawione poza systemem KSeF jak najbardziej temu do JPK FA będą wchodzić. Jeśli chodzi o rozliczanie faktur korygujących, to tutaj ma nastąpić istotna zmiana, bowiem dzisiejsze reguły dotyczące konieczności ustalenia, kiedy doszło do uzgodnienia między kontrahentami, że cena, czy stawka, czy jakikolwiek inny błąd na fakturze, który powoduje zmianę w podstawie opodatkowania lub w kwocie podatku, można ten błąd skutecznie skorygować i trzeba ustalać datę, czyli okres, w którym takiej korekty można dokonać. W przypadku faktur ustrukturyzowanych, korygowanych w sposób ustrukturyzowany również, będzie uproszczenie polegające na tym, że data wystawienia czy data otrzymania takiej faktury korygującej będzie tą datą, według których możemy podatek należny czy naliczony skorygować. Przejdźmy dalej. Mamy temat powiązany z tą datą wystawienia faktury, bo taką łatkę w przepisach już tych uchwalonych, które miały wchodzić od lipca, wprowadzono, łatkę polegającą na tym, że jeżeli by fakturę ustrukturyzowaną, czyli projekt faktury ustrukturyzowanej wystawić określonego dnia, na przykład dziś, i na te potrzeby posłużyć się kursem waluty z dnia wczorajszego, to jeżeli dziś nie wyślemy tej faktury do KSeF, tylko nastąpi to jutro, no to już nam to datą wystawienia będzie data wysyłki, czyli data jutrzejsza, mimo że projekt był ustalony na datę 4, a w związku z tym kurs waluty wzięty z 3 czerwca. Ta łatka polega na tym, że jeżeli wyślemy fakturę ustrukturyzowaną dnia kolejnego po dniu jej sporządzenia, czyli w polu data wystawienia faktury wskażemy datę dzisiejszą w tej fakturze ustrukturyzowanej, a wyślemy ją 5 czerwca, czyli w dniu kolejnym, to nie trzeba będzie korygować dokumentu, to przeliczenie po kursie waluty z dnia 3 czerwca będzie nadal ważne i prawidłowe. Natomiast gdyby to przesunięcie w czasie między stworzeniem projektu faktury ustrukturyzowanej w systemie finansowo-księgowym, a dniem wysyłki było dłuższe niż jeden dzień, wówczas ta łatka już nie zadziała, bo ona kryje tylko de facto wprost, kryje tylko to jednodniowe przesunięcie i to wręcz jednodniowe, a nie jeden dzień roboczy. Także ustawa w kilku miejscach posługuje się dniem roboczym, w kilku miejscach posługuje się dniem. W tym wypadku akurat wskazane jest o dniu, nie o dniu roboczym, także no już weekendowa przerwa to przesunięcie o więcej niż jeden dzień. Kody QR. Może o kodach QR jeszcze Jędrzej troszkę wspomni, natomiast dość powiedzieć, że na przykład w przypadku wysyłki faktury do podmiotu zagranicznego, któremu fakturę będziemy dostarczać poza systemem KSeF, ma być opatrzona kodem QR. W wyniku konsultacji wskazano,
że również, czego jeszcze nie ma w projekcie przepisów, czy w tej uchwalonej ustawie czekającej na podpis prezydenta, że będzie pewien okres przejściowy, pewien taki, można powiedzieć, okres rozbiegowy w stosowaniu obligatoryjnego KSeF-u, w którym będzie można wystawiać faktury poza KSeF-em i dosyłać je do systemu. I te faktury wystawiane offline poza KSeF-em będą miały być też oznaczone kodem QR, który ma pozwalać na zweryfikowanie, powiązanie, tak, proste sprawdzenie, czy dokument otrzymany jest zgodny z tym, który został umieszczony w KSeF-ie. Jędrzej? Tak, QR, QR został wprowadzony i tak mamy QR. To, co jeszcze warto powiedzieć, to że ten kod QR jest to ogólnie rzecz biorąc przydatny, dlatego że w przypadku faktur zakupowych pomaga on też potem nam w systemie zidentyfikować, od kogo ta faktura przyszła. Tak? Czyli jeśli chodzi potem o obieg faktur zakupowych, bo to jest taki duży temat w firmach, gdzie mamy dużo pracowników, wyjeżdżają w delegacje i pobierali faktury. I do tej pory te faktury po prostu wpadały nam do KSeF-a, z KSeF-a wpadały nam do naszego systemu, natomiast nie było wiadomo tak naprawdę, od kogo ta faktura przyszła, tak? No bo pojechał pracownik, powiedzmy, do Gdańska na delegację, przepraszam bardzo, pobrał faktury za paliwo i z punktu widzenia jak gdyby firmy administratora wpadają faktury za paliwo z Gdańska. No i nie wiadomo tak naprawdę, czy te faktury to są, należą do działu administracji, czy może do działu projektów, a może do działu prawnego, może Janek powinien je zaakceptować, a może Jędrzej i tak dalej. No i teraz w momencie, kiedy ten kod QR czy QR jest wprowadzony, to pracownik może taką fakturę zeskanować, może zresztą ją wziąć ze sobą i w rezultacie możemy potem łatwo sparować tak naprawdę, czyja właśnie jest ta faktura i w związku z tym, gdzie ona powinna w obieg zatwierdzania takich faktur zakupowych trafić. To zresztą na ten temat trochę więcej też mówimy w zakresie platformy Workflow, na co też Państwa zapraszam oczywiście. Już oddaję głos. Okej. I jeszcze jeden ważny obowiązek, który się pojawia przy okazji wdrożenia obligatoryjnego KSeF, to obowiązek identyfikowania płatności z wykorzystaniem identyfikatora, czy to zbiorczego dla większej liczby faktur, czy identyfikatora faktury ustrukturyzowanej. Czyli to, z czym dziś się spotykamy, że możemy, dokonując płatności za fakturę, w tytule przelewu wskazać na przykład numer faktury, ale nie musimy tego robić, to jest nasza wola względnie ustalenia biznesowe z kontrahentem. Tak jak w przypadku płatności w mechanizmie podzielonej płatności, w split paymencie, mamy obowiązek w formatce przelewu wskazać numer faktury, ten numer, który sam kontrahent nadał fakturze, za którą dokonujemy płatność, tak przy obowiązkowym KSeF-ie wejdzie w życie obowiązek oznaczania płatności numerem identyfikacyjnym KSeF, czyli KSeF ID dla pojedynczej faktury, czy identyfikatorem zbiorczym dla większej liczby faktur zakupowych. To jest ten mechanizm, który ma właśnie zapewnić pogłębioną wiedzę administracji skarbowej nad przepływami finansowymi, pozwalający szybciej i efektywniej łączyć płatności z dokumentami księgowymi. W trakcie konsultacji zapowiedziano, że utrzymane zostanie proponowane już wcześniej przesunięcie w czasie tego obowiązku stosowania, tego oznaczania faktur na potrzeby oznaczenia płatności numerem KSeF ID czy identyfikatorem zbiorczym. Także no, czekamy na ten drugi rzut legislacyjny, projekt przepisów, które by to przesunięcie w czasie wprowadzały w życie. To przesunięcie ma dotyczyć też zarówno faktur zwykłych, jak i tych faktur, które podlegają pod mechanizm podzielonej płatności. Przejdźmy dalej.
Przepraszam, byliśmy już tutaj, tu byliśmy i teraz to o czym jeden z Państwa wspomniał, czyli co w systemie, kiedy mamy, co w przypadku, kiedy po stronie podatnika względnie po stronie systemu jest niedostępność, tak? Mamy awarię, mamy niedostępność systemu, mamy awarie nadzwyczajne, no i ten tryb offline po stronie podatnika, czyli no, problemy techniczne, można to powiedzieć. Na wstępie można powiedzieć, MF zapowiedział, że właśnie to, o czym wspomniałem, że na początku wdrożenia tego obligatoryjnego systemu wprowadzony zostanie taki okres przejściowy, kiedy de facto ten tryb offline będzie z gruntu, z marszu mógł być przez wszystkich stosowany, tak żeby się nauczyli korzystać z KSeF-u, żeby mieli możliwość wystawiania faktur poza KSeF i ładowania ich do systemu, że po prostu taki okres, można powiedzieć, rozbiegowy, czyli wydłużenie tego okresu przejściowego jeszcze na to, żeby się przyzwyczaić, można powiedzieć, do obowiązkowego KSeF-u. Natomiast jak ten okres minie, no to de facto będziemy mieli w przypadku awarii po stronie systemu, będziemy taką fakturę z założenia wystawiać poza KSeF-em i ładować ją do KSeF-u w terminie 7 dni. Względnie, jeżeli po naszej stronie będzie brak możliwości wystawienia faktury w KSeF bezpośrednio, będziemy mieli jeden dzień roboczy, w tym wypadku akurat roboczy, na załadowanie jej do KSeF-u. Natomiast w przypadku awarii nadzwyczajnej ogłaszanej w środkach masowego przekazu może być taka sytuacja, że w ogóle nie będziemy musieli wystawić faktury ustrukturyzowanej poza systemem, po prostu będzie zwykła faktura papierowa, względnie zwykła elektroniczna i niczego już do systemu ładować nie będziemy musieli. Także w zależności od powodu, dla którego nie wystawiliśmy faktury w KSeF-ie, może być sytuacja, że będziemy musieli ją w terminie 7 dni załadować do systemu, w terminie 1 dnia roboczego, a mogą być takie przypadki również, w których w ogóle nie będziemy musieli takiej faktury ustrukturyzowanej do systemu załadować. I kary pieniężne. Tutaj istotne jest, żeby wstępnie jeszcze powiedzieć tak. Kary pieniężne mają być tą sankcją, która wprost adresującą temat niestosowania KSeF-u, czyli naruszenie obowiązku do wystawienia faktury, czyli niewystawienia faktury przez KSeF, wadliwe korzystanie, czyli wadliwe wystawianie faktur w KSeF-ie, czy brak załadowania do systemu KSeF faktury, która była wystawiona pierwotnie poza systemem KSeF, czy brak tego terminowego załadowania systemu. To są te obszary, które mogą spowodować nałożenie kary pieniężnej. Kara pieniężna może być do 100% kwoty faktury, kwoty VAT z faktury, co do której doszło do naruszenia obowiązków. Natomiast co istotne, KKS ma nie penalizować tychże błędów po stronie podatnika, czyli naruszeń przepisów w zakresie obowiązkowego KSeF-u. Można powiedzieć, że no, oczywiście kary pieniężne to jest spora sankcja dla sprzedawcy, natomiast z perspektywy nabywcy nie jest to żadna sankcja, bo on naruszenia nie popełnia, dostaje fakturę wystawioną na przykład poza KSeF-em, to jest dla niego dokument księgowy do ujęcia w rejestrze VAT-owskim, do odliczenia VAT. Pojawiła się już pierwsza interpretacja potwierdzająca, że niewystawienie faktury, otrzymanie faktury niewystawionej z błędem przez KSeF nie sprawia, że podatnik traci prawo do odliczenia, natomiast to, co ministerstwo zapowiedziało i co jeszcze znajdzie wyraz w przepisach, to, że podobnie jak w przypadku mechanizmu podzielonej płatności, zaliczenie wydatku do kosztów uzyskania przychodu na gruncie podatków dochodowych ma być powiązane z ujęciem faktury ustrukturyzowanej, no tam, gdzie jest obowiązek jej wystawienia. A zatem pośrednio
Pośrednio można powiedzieć, że to przepisy o podatkach dochodowych wymuszą stosowanie KSeF-u, czyli pilnowanie się, by z KSeF-u korzystać, no bo kontrahenci nie będą chcieli kupować towarów, usług od podmiotów niewystawiających faktur strukturyzowanych, skoro tych faktur potem w kosztach nie będzie można ująć. Tak, Jędrzej? Ja tylko chciałem tak delikatnie zwrócić uwagę, że mamy godzinę 10, żeby Państwo po prostu wytrzymali jeszcze tą część informatyczną. Już. Tak delikatnie tylko zwracam uwagę, że może gdzieś tam da się troszeczkę... Dobrze, to już przyspieszam. Będę mówił teraz bardzo szybko. Dzięki za to zwrócenie uwagi. Też istotna rzecz, że kary pieniężne mają być o pół roku odroczone w stosunku do 1 lutego, czyli od 1 sierpnia miałyby wejść w życie. W takim razie myślę, że możemy sobie, myślę, że Jędrzej, zostawię Tobie kwestię tego, jakie mamy dane na fakturach, jakie mamy rodzaje pól w schemie. Dość powiedzieć, że że przepisy nie wprowadzają dodatkowych obowiązków, jeśli chodzi o treść faktur. Treść faktur wynika z dyrektywy, jest określona w ustawie na podstawie przepisów dyrektywy i ten katalog pozostaje niezmieniony. Schema pośrednio może wymagać wprowadzenia pewnych danych. Myślę, że Jędrzej o tym może powie w tej części informatycznej. Zgodzisz się? Wiesz co, jeśli chodzi o pola obowiązkowe, opcjonalne, fakultatywne, myślę, że tutaj, znaczy nie będziemy wchodzić w szczegóły, bo rzeczywiście czas już jest dość mocno zaawansowany dzisiaj, więc pewnie już Państwo, nie dam rady Państwu wszystkiego pokazać. Ja też chciałbym zwrócić uwagę na pewne elementy związane z automatyzacją i w to będę bardziej wnikał. Jeżeli chodzi o same pola, no to na pewno wiemy, że ich jest bardzo dużo do zmapowania i to jest coś, co przeraża jakby klientów, tak, czy firmy. Natomiast rzeczywiście to, co ty mówisz, jest bardzo istotne. To znaczy to, że zakres pól, które powinny się pojawić, które powinny być wysyłane do Ministerstwa Finansów, właściwie są te, co były. Czyli to, co na fakturach wystawialiśmy, to powinniśmy dalej wystawiać. Stąd też się pojawiły właśnie te pola fakultatywne, czyli to jest w zależności od tego, jaki jest rodzaj działalności. Więc pól jest rzeczywiście wiele, natomiast jeżeli do tej pory Państwo wystawialiście faktury zgodnie z prawem i tam dane były prawidłowo umieszczane, to raczej nie należy się spodziewać, żeby się pojawiły jakieś dodatkowe pola, które będą wymagane przez Ministerstwo Finansów, bo takich, tak jak Janek powiedział, wytycznych prawnych nie ma i nigdzie się nie pojawiły. Oczywiście od strony technicznej są tak zwane pola, które są wymagane, ale to raczej są standardowe pola, typu właśnie data faktury, typu właśnie netto VAT brutto, czyli te takie pola, no, które no i tak muszą zawsze być, nie ma co do tego raczej wątpliwości. Tak, chociaż na przykład termin płatności jest takim polem, który nie jest wymagany przepisami, natomiast jeżeli będziemy go wprowadzać w strukturę, w schemie, znaczy schema narzuci pewien sposób prezentowania terminu płatności, tak? Dziś jest on dowolny, bo nie jest wymagany przepisami prawa. Schema pośrednio takie zasady prezentowania danych narzuci, tak? Choćby NIP, tak, jest dziś w przepisach, ale czy go zrobimy ze spacjami, z kreskami, czy bez, wszystko jedno, a schema już narzuci pewien sposób prezentowania tych danych, co może wymagać zaadresowania z perspektywy informatycznej, tak? Tak, to prawda i od razu też dodam, że jeżeli jest to, powiedzmy sobie, profesjonalny system, to sobie radzi z tym, niezależnie od tego, czy Państwo spację wpiszecie, czy nie wpiszecie, ale rzeczywiście, jeśli Państwa dział informatyczny, bo to też mamy tego świadomość, że niektórzy z Państwa samodzielnie w ramach własnego działu IT sobie z tym radzicie, bądź próbujecie radzić, no to wtedy rzeczywiście z takimi niuansami mogą one mieć miejsce. Zresztą może być tych obszarów i punktów znacznie więcej. Okej, w takim razie proponuję, żebyśmy już przeszli do wątpliwości i kilka sobie przykładów poruszyli i potem już oddam głos Jędrzejowi.
wysłanie faktury na KSeF versus wysłanie do klienta mailem, tak? Co jest fakturą, kiedy dojdzie do jej otrzymania. Jeżeli mamy sytuację między polskimi kontrahentami, podatnicy VAT czynni, czyli powiedzmy standard biznesowy, to w systemie obowiązkowym wystawienie faktury w KSeF-ie, wysłanie ją na platformę, uzyskanie dla faktury numeru KSeF ID będzie tym momentem wystawienia faktury, tam będzie faktura. Jeżeli dodatkowo taką fakturę doślemy kontrahentowi na maila, de facto będzie to obraz faktury, a faktura jest otrzymana tamże na KSeF-ie i w momencie nadania jej KSeF ID jest ona otrzymana przez kontrahenta. Jeżeli to by się wysłanie na KSeF versus wysłanie mailem odbyło się na przełomie miesiąca, no to już w momencie pojawienia się faktury na KSeF-ie jest ona wystawiona i otrzymana jednocześnie przez kontrahenta. Ten temat omawialiśmy pod kątem kursu waluty, ale co istotne, jeżeli tworzę fakturę w systemie, wysyłam ją dwa dni później, w systemie nadałem jej datę wystawienia 4 czerwca, ale wyślę ją de facto 6 czerwca, to w schemie ona będzie miała datę 4 czerwca nadaną przez twórcę faktury, natomiast datą wystawienia według przepisów będzie data 6 czerwca, czyli data wysyłki do KSeF-u. Stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej przez zagranicznego kontrahenta, tak? Czy mamy takiemu podmiotowi wystawić fakturę ustrukturyzowaną, czy nie? Z perspektywy sprzedawcy istotna jest jego sytuacja, czyli jeżeli jestem podmiotem krajowym obowiązanym do wystawiania faktur ustrukturyzowanych, jak najbardziej wystawiam taką fakturę ustrukturyzowaną. Jeżeli jestem podmiotem zagranicznym, który ma stałe miejsce prowadzenia działalności w Polsce, to również i uczestniczy ono w transakcji, to również ono jest obowiązany taki podmiot do wystawienia faktury w KSeF-ie. Jeżeli jestem tym polskim podmiotem, który ma klienta zagranicznego, który ma w Polsce stałe miejsce prowadzenia działalności, no to z założenia będę mógł uznać, że mam do czynienia z podmiotem odbierającym faktury w KSeF-ie. Natomiast tu MF zapowiedziało, że po pierwsze stworzy podręcznik fakturowania w KSeF-ie, a zatem zbierze szereg informacji też w wyniku konsultacji takich problematycznych i je zaadresuje, chociaż mówmy się, zapewne będzie to na poziomie ogólności dużym, w związku z czym nie wszystkie wątki zostaną z pewnością zaadresowane. Po drugie, ponieważ kwestia stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce ma istotne znaczenie dla KSeF, to mają być wydane objaśnienia podatkowe dotyczące właśnie FI, Fixed Establishment, aby móc lepiej stosować KSeF, dokonując transakcji z takimi podmiotami. To, o czym Jędrzej wspomniał, czyli delegacja, wyjazd do Gdańska, jak wiązać wydatki służbowe pracowników z fakturami, które będą spływały zupełnie odrębnym kanałem. Ministerstwo mówi, to biznes sobie powinien ułożyć ścieżkę procedowania w takim przypadku, natomiast czy posłużenie się dokumentem niefiskalnym, czy posłużenie się właśnie fakturą z kodem QR na etapie wydania tej faktury już na miejscu podatnikowi, temu pracownikowi podatnika, to będzie prościej. Jeżeli ta faktura pójdzie tylko obiegiem informatycznym z centrali, a klient, ten pracownik kupujący na przykład paliwo miałby nic nie dostać faktury, wówczas możliwe jest wdrożenie takiego mechanizmu, w którym dokument niefiskalny będzie otrzymywał pracownik, tak żeby miał możliwość potem wskazania pracodawcy, co wydał, co kupił, żeby pracodawca miał jak połączyć ten dokument niefiskalny z przychodzącą z KSeF fakturą. Tu się na chwileczkę włączę, bo to jest właśnie ten temat, o którym wspominałem i który sens powiek wielu podmiotom spędza.
Tak, spędza. Mianowicie właśnie to, co ty powiedziałeś, czyli ten słynny pracownik w delegacji w Szczecinie, który kupuje paliwo. I teraz jednym strumieniem informacji jest KSeF, no bo wiadomo, że ta faktura została wystawiona przez stację paliw w Szczecinie na, powiedzmy, no niech to będzie Jędrzej Jarzyk w delegacji. I wówczas w naszej centrali, jeżeli już mamy połączony nasz system ERP z KSeF-em, no to przychodzi ta faktura, tak? Pojawia się faktura wystawiona przez Orlen na kwotę tam 1000 zł, 1230 brutto i tak dalej. I ona nam spływa do systemu i wtedy jest konsternacja, bo w tym systemie, to co Janek powiedział, jak to spływa na przykład do księgowości, no to panie w księgowości nie wiedzą, z jakim to MPK-iem na przykład zaksięgować, tak? I tutaj rzeczywiście ministerstwo powiedziało, że no trzeba sobie jakoś radzić, ale ten kod QR ma niebagatelne znaczenie, dlatego że ten pracownik, który pobiera tą fakturę w Szczecinie, on może sobie ten kod QR zeskanować. Jeżeli sobie ten kod QR zeskanuje, no to jest to numer tej faktury. A jeśli jest ten numer faktury, no to jeżeli ten pracownik wyśle do sekretariatu czy do księgowości listę tych faktur, no to już można wtedy łatwo sparować, że ta faktura to jest właśnie Jędrzeja, a wtedy już wiadomo, jak dalej sobie z nią radzić, bo Jędrzej ma jakiegoś szefa i ten szef musi tą fakturę na przykład zaakceptować. Tutaj też powiem, że to jest często związane z systemami workflow i my też takie systemy workflow wdrażamy i w ramach takiego systemu workflow jest, przynajmniej u nas jest taka możliwość, żeby była dostępna aplikacja na smartfona. W związku z tym możemy sobie telefonem zeskanować ten kod QR i po prostu go zatwierdzić i on automatycznie leci wtedy do księgowości i księgowość od razu widzi, że ta faktura, to co Janek powiedział, wtedy jest sparowane. Ten numer faktury jest już wtedy sparowany, bo wiadomo, że to Jędrzej na smartfonie kliknął, zeskanował ten kod QR i kliknął wyślij, tak, do księgowości. I wtedy ta faktura, jak spływa nam z KSeF-a do księgowości, to jednocześnie system sobie zagląda do swojego repozytorium tych użytkowników, którzy właśnie kliknęli na smartfonie, patrzy się, aha, Jędrzej kliknął z tym numerem, przypisuje tego Jędrzeja i automatycznie to idzie w krwioobieg firmy w sposób, powiedzmy sobie, bezkolizyjny, tak, czy bez zatrzymań, czy bez płynnie, może tak. Oddaję głos. W zasadzie to ja chciałem oddać głos tobie. No dobrze, to za tym kontynuuję. Bo kolejny slajd to już część techniczno-informatyczna. Dobrze. O tu pan właściwie pytał o to, a czy stacja wystawi fakturę online, żeby pracownik mógł zeskanować ten kod? No powinna wystawić, dlatego że takie jest jakby założenie KSeF-a, tak, że to się powinno dziać online. I zresztą między innymi stąd pojawiły się konsultacje, a przynajmniej ministerstwo między innymi tym się tłumaczyło, tak, jeśli chodzi o przesunięcie terminów, że właśnie jeśli chodzi o kwestie wydajnościowe, to tu należałoby się im przyjrzeć, czy też jeszcze zoptymalizować, czy nad nimi popracować. Myśmy zresztą ten temat, płynnie możemy przejść do tego slajdu, myśmy ten temat zresztą poruszali. Uwaga, od razu powiem, to jest slajd, który jest z lutego. Jest on specjalnie z premedytacją tutaj Państwu wyświetlony, bo on jak gdyby wprost ilustruje, że od strony informatyczno-technicznej praktycznie się nic nie zmieniło. Oczywiście od strony a właściwie ten też nie do końca jeszcze legislacyjnej, ale przynajmniej od strony zapowiedzi, no to ten termin jest przesunięty właśnie na luty 26. Natomiast jeśli chodzi o wszystkie pozostałe tutaj punkty, które widzicie Państwo na ekranie, czyli jeśli chodzi na przykład o zapowiedź co do tego, że tokeny mają być zamienione na certyfikaty, no to ta zapowiedź dalej jest, tak? No i tutaj od strony technicznej nic na ten temat więcej nie wiemy. Jeśli chodzi o wydajność, no to no wiemy tylko tyle, że ministerstwo powiedziało, że jeśli chodzi o kwestie wydajnościowe, to musi się im przyjrzeć i je dopracować. Właśnie chociażby po to, żeby był ten przepływ informacji szybki, właśnie żeby na stacji można było ten kod QR zeskanować. My żeśmy też w lutym, zachęcam Państwa do cofnięcia się jakby trochę w czasie i obejrzenia tamtego webinaru, bo tam też pokazywałem wyniki testów, które my żeśmy robili. Oczywiście można śmiało powiedzieć, że testy, które robiliśmy,
to nie były testy w środowisku produkcyjnym, gdzie powiedzmy mamy milion podmiotów, które jednocześnie wystawiają faktury. W związku z tym te testy nasze no, były na bazie tego, co mogliśmy zrobić, czyli załadowaliśmy duży wolumen danych i patrzyliśmy, jak szybko te faktury są przetwarzane. I tam liczyliśmy to w sekundach. Co do pozostałych obszarów, tutaj Janek już na ten temat wspominał, więc ja nie chciałbym się rozwodzić też, żeby Państwa nie zamordować dzisiaj naszym webinarium, natomiast no, rzeczywiście sprowadza się to na razie do tego, że są pewne zapowiedzi, co więcej, jeśli chodzi o te zapowiedzi, to my też w ramach tych zapowiedzi zaczęliśmy już jak gdyby pod tym kątem system przygotowywać, co mogę Państwu za sekundkę pokazać, natomiast nie ma technicznych jeszcze, nie ma technikaliów, które czy to w zakresie samych rozwiązań technicznych API, jeśli chodzi o komunikację z KSeF-em, API to jest ta część techniczna, która odpowiada za komunikację z portalem ministerstwa, ani też w zakresie jakiejś schemy, tak, nie ma jeszcze tutaj zmian. To samo się tyczy pozostałych rzeczy, to Janek zresztą też o tym powiedział, o tych identyfikatorach płatności, miała być specyfikacja w marcu, ale na razie jej nie widać. No i pozostałe tematy, tak na dobrą sprawę mogę powiedzieć tylko tyle, że rzeczywiście wciąż są w trybie jak gdyby zapowiedzi, no i one jeszcze nie zostały wprowadzone. To co warto i to co na czerwono też żeśmy tutaj podkreślali, to, że my mamy to już od dawna, jak gdyby wcześniej już w trybie naszych prac nad naszym rozwiązaniem, czy w trybie wdrożeń, które mieliśmy z klientami, te tematy nam się pojawiły i zaczęliśmy je na własny sposób, w jakiś sposób obsługiwać. Jeśli od strony ministerialnej będą wytyczne w zakresie API czy w zakresie schemy, no to my po prostu je wprowadzimy, bo od strony systemowej jesteśmy na to gotowi. Zresztą jeśli chodzi właśnie o na przykład oznaczanie faktur jako właśnie te skamowe czy nawet inne, tak? Jeżeli chodzi o przydzielenie chociażby MPK, tak? Na podstawie tego, że to jest faktura wystawiona przez Jędrzeja, to można od razu w systemie zrobić automat, który będzie przydzielał nam kod MPK, więc takie rzeczy już żeśmy przewidzieli, no bo takie potrzeby się od strony klientów pojawiały. Jeśli chodzi o wizualizację, też były na ten temat konsultacje, było zwracane, że ten format wydruku ministerialny no nie jest, mówiąc krótko, zbyt przejrzysty. No i my tutaj też w aplikacji już jakiś czas temu te zmiany wprowadziliśmy. Zatem tak na dobrą sprawę można powiedzieć, że od lutego niewiele się zmieniło, jeśli chodzi o te rozporządzenia techniczne, czy wytyczne techniczne, czy te konsultacje i wskazówki, które były zgłaszane na konsultacjach, poza zapowiedziami, że pewne rzeczy będą wprowadzone, to co Janek mówił, że ministerstwo ma plany, żeby pewne rzeczy wprowadzić, jak chociażby identyfikatory płatności, no to jeszcze od strony technicznej tutaj nie nastąpił postęp w tym obszarze. Natomiast rzeczywiście możemy powiedzieć, że chociażby, żeby nie mówić, że się nic nie dzieje, tak, no to 16 maja pewne zmiany techniczne w zakresie metod komunikacji API się pojawiły. Jeżeli się tutaj przełączymy, no to widzimy, że 16 maja pewne prace w zakresie jakichś drobnych zmian technicznych w zakresie komunikacji z bramką ksefowską miały miejsce. No jeśli chodzi o te zmiany, to rzeczywiście one są dość świeże, w związku z tym my też je rozpoznajemy na chwilę obecną, więc pewne czynności, pewne działania już zostały rozpoczęte, to śmiało możemy powiedzieć. Natomiast myślę, że warto by było też Państwu pokazać od strony technicznej, w jaki sposób aplikacja może działać. Janek tutaj też wspominał o tym, że można proces zautomatyzować i myślę, że to jest dość istotne i to bym chciał Państwu pokazać, bo rzeczywiście mamy już 1,5 godziny dzisiejszego webinaru, więc Państwo też już na pewno percepcję macie osłabioną, bo dużo tych informacji jak na jeden webinar. W związku z tym ja się zaloguję do naszej aplikacji, żeby Państwu pokazać, w jaki sposób może to działać. I tak na dobrą sprawę, to co chciałbym Państwu pokazać, to w jaki sposób system w pełni, w sposób automatyczny może wysyłać faktury, odbierać faktury,
I tak na dobrą sprawę z punktu widzenia podatnika, z punktu widzenia firmy, która ma potrzeby w zakresie wysyłania i odbierania faktur, to w jaki sposób może to działać? Więc jeżeli w określony katalog wpadnie nam lista faktur, którą wystawiamy, może ona być w schemacie pliku Excelowego, my taki schemat mamy przygotowany, może to być plik tekstowy, może to być właśnie szablon faktur w Excelu, to wówczas, jeżeli odpowiednio skonfigurujemy nasz serwer Hogard Xef, to tak naprawdę jest to wystarczające do tego, żeby się skomunikować z bramką ksefowską, żeby faktury zostały zweryfikowane, zwalidowane względem schematu, przekonwertowane na ten schemat, wysłane na bramkę Ministerstwa Finansów, żeby zostały nadane tym fakturom numery ksef i te numery ksef, żebyśmy z powrotem otrzymali zwrotnie od systemu. To, co Państwo tutaj widzicie, to jest folder, do którego jeżeli wpadną faktury, to wówczas po 2 minutach, bo tak jest w systemie ustawione, ten plik Excelowy nam stąd zniknie, ponieważ te faktury zostaną pobrane na serwer i wykonane zostaną wszystkie te czynności, o których ja wspominałem. Czyli z punktu widzenia użytkownika jest to zupełnie automatyczny proces, który dzieje się samodzielnie w tle. Czyli tak naprawdę my nie musimy nic robić. Co więcej, jeżeli faktury zostaną pobrane i wysłane na bramkę ksefowską, jeżeli te faktury zostaną następnie przetworzone i odebrane i zostanie im nadany numer ksef, to my zostaniemy również poinformowani o tym wydarzeniu w postaci notyfikacji mailowej, tak? Czyli na maila dostaniemy informację, że cały proces został wykonany i że faktury otrzymaliśmy. O, i teraz Państwo, mam nadzieję, że zauważyliście, mam nadzieję, że jeszcze ta percepcja, jeszcze mi się uda Państwa na chwileczkę złapać z tą percepcją, tak, i ze skupieniem się, tak, w tym katalogu był ten Excel, prawda, ja nic z nim nie robiłem, a on zniknął. Dlaczego? Dlatego właśnie, że automat Hogard Xef, serwer Hogard Xef zaczął działać. Znaczy, no on co 2 minuty tak naprawdę skanuje zawartość tego katalogu, jeżeli tutaj są dane, to je pobiera, przetwarza i wysyła. I co się w tym momencie dzieje? Po pierwsze, ten plik, który zostanie przetworzony, on trafia nam tutaj do archiwum, więc tu mamy całe archiwum plików, które były przetwarzane i wysyłane. Tak jak Państwo widzicie, tych testów tutaj było wiele już historycznie wykonanych. I druga rzecz, o której ja wspominałem, to jest to, że faktury, zostaniemy poinformowani, czy faktury, które próbowaliśmy wysłać, czy one dotarły do ksefa, czy został im nadany numerek, czy, a jeżeli to jaki, tak? My zostaniemy mailowo o tym poinformowani. Jeżeli ja się teraz przełączę na mojego maila, tak? Proszę zobaczyć, tu mam całą serię faktur, które właśnie zostały wysłane z naszego serwera ksefowskiego. O, i jeżeli sobie teraz tutaj odświeżymy, to za chwilkę dostaniemy wszystkie te faktury, które żeśmy tam w tym pliku Excel wysyłali. I wtedy dwie rzeczy się dzieją takie automatycznie w standardzie w systemie. Po pierwsze dostajemy raport wszystkich wysłanych faktur, jak również każda jedna faktura jest do nas wysyłana. To się ustawia w ustawieniach systemu, czy chcemy każdą jedną fakturę, czy wystarczy nam podsumowanie, czy też zakres informacji, jaki ma być w mailu nam dostarczany. Również oczywiście z podglądem tej faktury, no tutaj mamy taki nasz podgląd, który my żeśmy wypracowali, trochę ładniejszy, tak, jeśli chodzi o jak gdyby konstrukcję tego widoku faktury, taki bardziej przejrzysty niż ten ministerialny. No i oczywiście ten kod QR, o którym tutaj mówiliśmy, który można by było w przypadku tej faktury zakupowej za paliwo zeskanować po to, żeby tę fakturę sparować z pracownikiem, który takiego zakupu dokonał. Tak, i proszę zobaczyć, ja tutaj otwierałem pliki, które miałem wcześniej przetworzone, tutaj Państwo nawet widzicie
godzinę, tak, że to tutaj w nocy się przetwarzanie jakieś działo. Natomiast tutaj jest dokładnie to, co teraz robimy, 11.33 i tutaj po kolei proszę zobaczyć, tamtych faktur testowo chyba jest około 30 i każda jedna, o, proszę zobaczyć, tak, przybywają nam te faktury, ponieważ to przetwarzanie w tym momencie dzieje się online, a tutaj mamy podsumowanie wszystkich wysłanych faktur. Tak, czyli wszystkie faktury, które wysłaliśmy. No i to, co jest bardzo istotne, to o czym mówiliśmy, no to ten, to, co jest jak gdyby najistotniejsze w całym tym przetwarzaniu, co jest świadectwem wystawienia faktury, no to jest ten numerek KSeF. Więc w ten sposób rzeczywiście może całkowicie sposób automatyczny działać proces, jeśli mamy odpowiedni serwer przetwarzania i procesowania faktur. W tym wypadku mówimy o sprzedażowych, ale z zakupowymi, jeśli chodzi o serwer Hogard KSeF, jest całkowicie analogicznie. Możecie Państwo zresztą sami sobie przetestować, jak to działa. Wystarczy zalogować się na naszą stronę, wejść w produkty. Tutaj mamy KSeFcio Lite. To jest taka wersja uproszczona naszego modułu KSeF. Ale daje on już pewien pogląd, w jaki sposób można system skonfigurować, w jaki sposób on w sposób automatyczny może działać. Czyli to, co ja tutaj Państwu pokazałem, możecie Państwo sami sobie wykonać u siebie na podstawie właśnie wersji demo. Tak? Czyli jeżeli tu sobie klikniemy wersję demo, proszę zobaczyć, pobierz wersję demo Hogard KSeFcio. Jeśli Państwo ten system sobie pobierzecie, czyli klikniemy sobie tutaj pobierz demo, wówczas system nam zostanie pobrany. Tak, i w momencie, kiedy sobie ten plik pobierzemy, to wówczas będziemy mogli sobie cały proces przetestować. No ja tutaj nie będę go teraz pobierał i nie będziemy testować, natomiast możecie Państwo śmiało, ja tutaj Państwu zaraz podeślę linka. I druga rzecz, która jest bardzo istotna, to jeżeli Państwo wejdziecie sobie na nasz kanał YouTube'owy, to tutaj jest też sekcja dotycząca tutoriali. Jak przejdziemy sobie tutaj niżej, tu mamy dużo różnych informacji, ale w szczególności tutoriale o programach Hogard i tutaj mamy Hogard KSeFcio, to jest tak zwana cała playlista, jeżeli tu Państwo klikniecie w tą playlistę, ja Państwu wyślę linka, żebyście Państwo nie musieli tego szukać, to tu możecie Państwo sobie przejrzeć. Ci z Państwa, którzy są zainteresowani, a dzisiaj też to już jakby dużo czasu nam zabraliśmy Państwu, to można sobie pobrać z jednej strony aplikację z naszej strony, zaraz Państwu też wyślę linka i jednocześnie tutaj możecie Państwo sobie odpalić filmy YouTube'owe i zobaczyć po kolei, krok po kroku, w jaki sposób system zainstalować, skonfigurować i testowo wysłać sobie jakieś faktury. Już Państwu tutaj teraz na czacie wrzucę, gdzie my jesteśmy. Już sobie tutaj zaraz wrzucimy. I tu jestem już z powrotem, tak, czyli tutaj na czata, a to za chwileczkę Państwu tutaj wrzucę już, żeby nie kolidowało nam to z prezentacją. Wracając jeszcze do prezentacji, jeżeli teraz zalogujemy się do serwera, ja już tu jestem zalogowany, żeby też trochę przyspieszyć, to tu na serwerze mamy bardzo dużo różnych ustawień. Oczywiście to, co ja Państwu pokazałem, to jest proces, który jest już zdefiniowany i ustawiony. Od tego, aby tak to ustawić, do tego nam służy tutaj cały szereg funkcjonalności. W tej wersji KSeFcio jest to bardzo uproszczone, gdzie system podczas instalacji nas krok po kroku prowadzi. Natomiast za to nam odpowiada konfiguracja harmonogramu. Tak jak tutaj wejdziemy, to proszę zobaczyć, że tutaj mamy ustawienia systemowe i w tych ustawieniach systemowych jest wyraźnie określone, jakie czynności można zautomatyzować. Ja to pokazuję, żebyście Państwo mieli świadomość, że takich automatyzmów można zbudować wiele. Tak? Czyli jedna rzecz to mamy ten import faktur sprzedażowych na portal KSeF, który nam co 2 minuty skanuje katalog, to co żeśmy tutaj obserwowali, tak, proszę zobaczyć, tu jest ten katalog, w którym żeśmy umieścili nasze faktury w pliku Excel, a tu jest plik archiwum, do którego ten plik jest przesyłany w momencie, kiedy on zostanie przetworzony, a tu jest natomiast mowa o tym, że co 2 minuty system te faktury wysyła. No i podobnie jest tutaj, proszę zobaczyć, że w przypadku innych procesów, na przykład system robi nam zbiorcze zestawienie wszystkich wysłanych faktur sprzedaży i zapisuje w formacie Excelowym w określonym katalogu. Tak, i robi to co 5 minut.
Podobnie jest z fakturami zakupowymi, które są odbierane automatycznie przez serwer Hogarth Xev. Tak? I na przykład tutaj faktury zakupowe są co 15 minut pobierane. Tak? Natomiast tu jest samo podsumowanie wszystkich faktur, jakie żeśmy otrzymali, bądź jakie faktury żeśmy wysłali na portal Xev. Więc tutaj wiele takich ustawień, jeśli chodzi o harmonogramy, możemy zrobić. To samo się tyczy tej notyfikacji, czyli to, co mieliśmy w mailu, to, co Państwu mówiłem, że możecie Państwo też sobie określić, czy można dookreślić, tak? Oczywiście w tej wersji Xevcio, w wersji demonstracyjnej jest pewien uproszczony schemat danych, natomiast można tutaj również dookreślić różne informacje, możemy sobie zażyczyć, żeby pewne dodatkowe informacje w mailu się pojawiały. Nie tylko te, które Państwo tutaj widzieliście w tej wersji demonstracyjnej, więc tutaj też można rozbudować, tak? A tu natomiast jest po średniku możemy wstawić adresy e-mail, na które powinien system wysyłać te komunikaty, te notyfikacje o wystawionych fakturach. I to, co jest jeszcze bardzo ważne, o czym należy powiedzieć, to jest też to kodyfikowanie, o którym wspominaliśmy, tak? Czyli mamy reguły walidacji. To też bardzo ważne, to co Państwu pokazuję, że proszę zobaczyć, to nie jest gdzieś zaszyte w konfiguracji programu, w języku programowania, tylko to są rzeczy, które Państwo też możecie, czy to na etapie wdrożenia, to jest już bardziej dla tych z Państwa, którzy macie bardziej rozbudowane podmioty, czy nawet administrator już po wdrożeniu może pewne zmiany czy nowe reguły wprowadzać. Tak? Tu jest na przykład taka reguła wprowadzona, że jeżeli faktura jest od takiego podatnika, który ma taki kod NIP, tak, czyli tax kod, jeśli chodzi o nomenklaturę systemową, no to wówczas proszę tę fakturę okodować jako scam, tak? To odnośnie tych właśnie scamów, o których mówiliśmy i o tym, w jaki sposób system jest na to przygotowany. Proszę zobaczyć, tu jest znacznie więcej ustawień. Możemy zanonimizować pewne dane, możemy ukrywać jakieś dane, jeśli byśmy nawet nie chcieli, żeby administrator na przykład widział jakieś faktury, które są, nie wiem, dla zarządu czy inne. Tu jest dużo różnych ustawień, które mogą zdefiniować to, co użytkownik czy administrator wręcz może widzieć w systemie. Natomiast to, co jest, myślę, jeszcze bardzo ważne, o czym należy wspomnieć, to jest również, jeśli chodzi o czy to faktury sprzedażowe, czy faktury zakupowe, to jest repozytorium danych, czy całe archiwum. Tak? Tu archiwum, tak na dobrą sprawę, można też podglądać w dwa różne sposoby. Jest taki podgląd standardowy i pogląd rozbudowany. Ja wejdę sobie w ten standardowy, bo w tym bardziej rozbudowanym mamy tam dostęp również do linii faktur. Znaczy tutaj też ten dostęp jest, tylko tutaj jest realizowany za pomocą tego przycisku plusika, gdzie sobie zaglądamy w szczegóły. Tutaj można byłoby nawiązać też do tego tematu, o którym Janek wspominał, czyli o tym, jakie pola są wymagane przez Xev, ile tych pól jest. Mówiliśmy o tym, że jest 580, bo proszę zobaczyć, że tu są jeszcze kolejne zakładki dla faktur korygujących, dla danych podmiotów trzecich, rozliczeń, dla terminów płatności, w szczególności to, co Janek też wspominał, czyli nomenklatura, tak, zapisu danych. Więc wszystkie te informacje tutaj muszą się w systemie zmieścić. Natomiast to, co jest najważniejsze, to, co chciałem tutaj w tym miejscu zaznaczyć w szczególności, to to, że to jest całe nasze archiwum faktur. Tak? Proszę zobaczyć, że no, my tutaj mamy w tej bazie testowej już dane od 2022 roku, tak? Czyli mieliśmy już tutaj system, no już dużo wcześniej żeśmy też dane testowe ładowali, natomiast jak sobie przesortujemy te dane, tak żebyśmy mieli najnowsze faktury na samej górze, tak, to proszę zobaczyć, tu są te faktury, które były dzisiaj wysłane o tej 11:32, a tu jest ten numerek Xev tej faktury, którą żeśmy wysyłali. Oczywiście system tutaj jest wyposażony nie tylko w sortowanie, ale w filtrowanie, wyszukiwanie, więc jeżeli chcemy konkretne faktury odnaleźć, to łatwo możemy je zaznaczyć, możemy też wpisać fragment faktury, na przykład faktury, które były wystawione, powiedzmy sobie, w czerwcu, tak, to możemy za pomocą fragmentu tutaj, fragmentu numeru faktury, taką fakturę wyszukać, tylko że ja tutaj akurat szukałem w polu identyfikator wysyłki Xev, a powinniśmy bardziej szukać w naszym wewnętrznym identyfikatorze, tak? Bo tutaj są numery faktur wystawiane przez nasz system ERP, tak? Czyli tu możemy sobie /06, bo wiem, że w naszym systemie, tak, proszę zobaczyć, faktury są wystawiane
z takim identyfikatorem miesiąca. Tak? No jeżeli sobie te faktury pozaznaczamy, to będziemy mieli wszystkie faktury czerwcowe, a te, które żeśmy teraz wysyłali w tym naszym teście, to były faktury, które ja tutaj testowo wpisałem 006, tak? To są te, które żeśmy wysłali. Notabene, jak przejdziemy sobie w prawo, to zobaczymy tutaj, że wszystko się zgadza, bo proszę zobaczyć, to jest ta nasza właśnie 11.32, tak? Czyli system jest wyposażony w archiwum. Zdaję sobie sprawę z tego, że czas nas goni, więc nie przedłużając, ja będę pomału kończył, natomiast chciałbym jeszcze tylko zaznaczyć, tak, że to, co ministerstwo w planach ma, tak, jeśli chodzi o właśnie o te faktury offline, o faktury niedostarczone, tak, to tak jak Państwo widzicie, my od strony technicznej już tutaj do tego się przygotowujemy, więc jeżeli będą w tym zakresie wytyczne, to jak najbardziej w systemie te rzeczy będziemy mieli przygotowane. To samo się tyczy identyfikatorów płatności, tak? Bo pewne wstępne pomysły w tym zakresie już się pojawiły. W związku z tym my też tutaj, jeśli chodzi o identyfikatory płatności, to również rozpoczęliśmy pewne prace konstrukcyjne w zakresie naszego rozwiązania. Dobrze, to tyle, proszę Państwa, w telegraficznym skrócie. Jeszcze sobie zerknę na notatki, czy o czymś istotnym nie pominąłem. O automacie mówiłem, o komunikacji mailowej. Aha, jeszcze do faktur zakupowych może na sekundkę wejdziemy, czyli faktury zaimportowane w KSeF. Tu mamy zarówno pełne archiwum, czyli tak jak Państwo widzieliście w części sprzedażowej, tak samo w części zakupowej, tak sama obsługa, tak, czyli mamy możliwość filtrowania, sortowania. No ja tam jeszcze jakby nie zdążyłem wszystkiego pokazać, bo można również grupować po kontrahentach, możemy sobie grupować po dowolnych informacjach, jakie nas interesują, w związku z tym w archiwum jesteśmy w stanie wyszukać wszelkie informacje. Mamy również tutaj w systemie cały rejestr informacji na ten temat, kiedy, jakie dane były przetwarzane, jakie były ładowane, kiedy zostały odebrane. Mamy również możliwość pobrania UPO, no i oczywiście ten identyfikator numeru KSeF, Państwo widzieliście w przypadku faktur sprzedażowych, jest w systemie, jest zaarchiwizowany w archiwum, tak? Możemy również połączyć się bezpośrednio z bramką ministerialną KSeF-a w przypadku faktur zakupowych i tutaj wszedłem po co? Po to, żeby Państwu też pokazać jeszcze sposób działania mechanizmów wewnętrznych, systemowych, tych reguł i walidacji. Tak jak mówiłem, można na przykład zanonimizować pewne dane. Tak? Proszę zobaczyć, że na przykład tu nałożyliśmy taki filtr na wartość brutto, że na przykład użytkownik o małych uprawnieniach, czy mniejszych uprawnieniach, czy dowolny użytkownik, który po prostu nie ma uprawnień, żeby widzieć określone wartości, czy określone dane, to możemy je ukryć i on ich nie będzie widział. To samo się tyczy tych faktur skamowych, o których tutaj mówiliśmy. Proszę zobaczyć, tu jest dział, tak? I w dziale również mamy faktury, które sobie oznaczyliśmy skam, tak? Możemy oczywiście zupełnie oddzielny kod do tego stworzyć, natomiast to jest istotne, żeby powiedzieć, że nawet jeżeli ministerstwo nie przewidzi pewnych kodyfikacji, chociaż na ten temat konsultacje się odbywały, to w naszym systemie te kodyfikacje są i będą dostępne. Również możemy w harmonogramie ustawić wysyłanie faktur do kontrahentów, tak? Czyli w momencie, kiedy faktura jest przez nas wystawiona, a idzie na KSeF, oczywiście, że kontrahent z KSeF-a może sobie tą fakturę pobrać, ale my możemy równolegle go poinformować mailowo, załączając do tego nie tylko fakturę, czyli wizualizację tej faktury z kodem QR, ale możemy również załączyć załączniki. Jest taka możliwość w systemie, żeby ten proces w pełni zautomatyzować, czyli w momencie, kiedy wystawiamy fakturę, tak jak dzisiaj Państwo to robicie w systemie ERP, to można tak te systemy połączyć, to oczywiście wymaga już odpowiedniej konfiguracji i wdrożenia, ale można do tego w tym procesie zautomatyzować to w pełni, żeby w momencie, kiedy system wystawia fakturę, ta faktura lądowała na serwerze Hogard KSeF i żeby tam automatycznie było zdefiniowane, na jaki adres mailowy ta faktura ma być wysłana i jej wizualizacja wraz z określonymi załącznikami. Jest możliwość takiego zdefiniowania procesów. Dobrze, ja jeszcze tutaj tylko Państwu podeślę. Tak, po pierwsze, tutaj możecie Państwo pobrać sobie wersję demonstracyjną aplikacji Hogard KSeF, tej uproszczonej KSeF-cio, która nie wymaga też
nie wymaga instalacji serwera i tak dalej, więc tutaj Państwa do tego zachęcam, a również jeszcze Państwu tutaj podeślę link bezpośrednio do tutoriali, gdzie znajdują się filmiki instruktażowe, w których można podejrzeć, w jaki sposób skonfigurować system. I tam krok po kroku Państwa prowadzi. Jeśli byście Państwo mieli pytania, to oczywiście do tego jesteśmy, żeby Państwu w tym pomóc. Ja przepraszam, bo jednocześnie pojawiały się jakieś pytania, jeszcze tak zerknę. Okej, stacja wystawy, to mówiliśmy. To znaczy w momencie, kiedy ja pobiorę fakturę za paliwo, to jako pracownik powinienem wysłać do swojej firmy informację, że ta faktura jest moja. I to można zrobić za pomocą aplikacji obiegu dokumentów poprzez zeskanowanie kodu QR i naciśnięcie przycisku OK w aplikacji. Tak? Tyle wystarczy. Tak naprawdę, kiedy ja pobieram fakturę, to ona leci do mnie, do systemu ERP poprzez serwer Hogarth Xef. Ta faktura jest pobierana i wysyłana do systemu, a równocześnie drugim kanałem do tego samego systemu workflow naszej produkcji może polecieć ze smartfona informacja, że właśnie ta faktura o tym kodzie za pomocą skanowania tego kodu QR to została pobrana przez pracownika Jędrzeja Jażdżyka. Tu jeszcze było pytanie, jak te gwiazdki interpretować. Gwiazdki, to tak jak wspominałem, tam jest wartość brutto, czyli normalnie tam się pojawia kwota brutto, ale możemy tak w systemie ustawić, jeżeli chcemy dać komuś dostęp do naszego repozytorium archiwum, no najczęściej tutaj pewnie będziemy chcieli dać to głównej księgowej, tak? Czy osobie z księgowości. Może się zdarzyć, że dla określonych faktur, które mają określone parametry, nie chcemy, żeby pracownik tych wartości na tych fakturach na przykład widział. To znaczy to był przykład po prostu, tak, gdzie przykład tak zwanej anonimizacji danych, czyli możemy w systemie zdefiniować, jakie dane pracownik określony ma widzieć, a jakie ma nie widzieć. Więc te gwiazdki należy interpretować jako informację, powiedzmy sobie, tajną. Tak? Możemy tak system sparametryzować. W jakich częstotliwościach, to nie wiem, o co tutaj Państwo pytali, ale częstotliwości ustawiamy, jeśli chodzi o w ogóle komunikację i automatyzację, to tutaj jest dowolnie, tak? Tak jak to zostanie, tak jak, że tak powiem, klient chce, to można ustawić w dowolny sposób, czyli pobieranie faktur zakupowych można ustawić co 5 minut, nawet na sekundy, tak? Można co 15 sekund odpytywać bramkę ksefowską na temat, znaczy w celu zweryfikowania, czy nie przyszły nowe faktury, i to samo się tyczy wysyłania faktur, chociaż tutaj bardzo często klienci wybierają proces taki batchowy, tak? Czyli na koniec dnia na przykład wysyłamy wszystkie faktury, no z tym, że dobrze by było, żeby tam nam się nie przekręcił licznik na drugi dzień, po to, żeby tam ewentualnie uniknąć jakichkolwiek tam problemów, żeby ta data wystawienia była ta sama u nas i ta sama na Xefie. Chociaż Janek wspominał, że jeśli chodzi o kursy walut, to nie trzeba będzie tutaj korygować. Dobrze, proszę Państwa, to już zupełnie kończąc, bo rzeczywiście nam się dzisiaj bardzo wyciągnął ten nasz webinar. Zachęcam oczywiście do naszych mediów społecznościowych, do YouTube'a, ponieważ tam się znajdują również krótkie filmy instruktażowe, więc można sobie po prostu odsłuchać na przykład takiego tak zwanego shorta na temat ksefcia, na temat ewidencika, na temat JPK, RTM-a, ewidencji i tak dalej, i tak dalej. W tutorialach, tak jak Państwu wspominałem, można zobaczyć, bo tam też pokazujemy krok po kroku, jak pewne rzeczy robić, więc w przypadku na przykład wersji demonstracyjnej można sobie tam podejrzeć, jak zainstalować, jak ściągnąć token, jak to skonfigurować, tak żeby samodzielnie nawet zacząć pracować i na przykład sobie wysyłać faktury. Tam również można wtedy, dostaniecie Państwo wtedy takiego Excela z takim template'em, w którym jeżeli zostaną w odpowiedni sposób wypełnione te dane w Excelu, to rzeczywiście faktury będą automatycznie wysyłane. Tak jak wspominałem, te tutoriale do ksefcia. No i ostatnia rzecz, to jeśli chodzi o webinary, one również się znajdują na naszej stronie YouTube'owej, jak już zostaną obrobione technicznie przez naszych specjalistów, one są wtedy troszeczkę upiększone,
I znajdziecie Państwo zarówno w cyklicznych webinarach tematycznych, jak i w webinarach z partnerami. Tam będzie Hogarth i DZP i tam ten webinar dzisiejszy będzie, ale w aktualnościach on też będzie i na Facebooku będzie i również w mailach wysyłamy linki. No i zapraszamy Państwa na kolejne webinary. Z Jankiem będziemy realizować 18 czerwca w zakresie JPK CIT. Gorący temat i nawet się zrobił chyba bardziej gorący niż KSeF, który cały czas jest gorący, ale trochę teraz nam się schłodził przez przesunięcie tych terminów. No i oczywiście też przypominam, zachęcam, namawiam do pozostałych webinarów, jeśli Państwa technologia Microsoft interesuje, bądź platforma obiegu dokumentów. Tutaj Państwo też o to trochę podpytywaliście właśnie, jak te delegacje połączyć, to tam takie rzeczy też są przez nas poruszane. W najbliższym czasie zarządzanie umowami za 2 dni, tak potem obieg faktur zakupowych, zawiązywanie rezerw, rozwiązywanie rezerw, no a w zakresie Microsoftu to funkcjonalność dostaw bezpośrednich. Różne tematyki, niemniej jednak oczywiście tych z Państwa, którzy są tym zainteresowani, bądź koledzy, zachęcamy też, oczywiście będziemy bardzo wdzięczni, jeśli Państwo gdzieś nas też będziecie polecać i zachęcać kolegów z innych działów, żeby może posłuchali tych tematów, które są bardziej interesujące dla nich. I tym samym już dobrnąłem do końca, zmieściliśmy się w 2 godzinach, strasznie długo nam dzisiaj wyszło. Przepraszamy Państwa najmocniej i dziękujemy tym z Państwa, którzy wytrwaliście do końca. Także ja już dziękuję Państwu serdecznie, zapraszam za 2 dni już na kolejny webinar i na oczywiście 18 czerwca. 18 czerwca. Tak, na JPK CIT, bo na pewno wielu z Państwa tutaj w zakresie tych tematów podatkowo-prawnych jest najbardziej zainteresowanych. Bardzo dziękuję. Również mea culpa, biorę winę dzisiaj na siebie, bo faktycznie ta część prawda była zbyt długa. Przepraszam, będę się bardziej pilnował następnym razem.